Dobry wieczór, Panie i Panowie, witam wszystkich bardzo serdecznie w ten przepiękny, niedzielny wieczór, chciałbym rzec, ale tam jest noc, tam jest ciemno, tam już od godziny piątej naprawdę jest bardzo ciemno. Ja nazywam się Marcin Skruchy i dzisiaj sobie pogadamy o tym, co tam w chorym łudzie, czyli krótko mówiąc, co ciekawego, fajnego wydarzyło się w świecie kultury, sztuki, gier, wideo i tak dalej, i tak dalej. Na początek sprostowanie oczywiście. Dzisiaj miał być odcinek z, z Jędrzejem Jezierskim, z aktorem, no ale ni niestety się y, coś wysypało i Jędrzej nie dał rady. Napisał mi o tym już dużo wcześniej. No ale niestety ja akurat dzień, niedziela to mnie dzień luźny, więc nie sprawdzałem. Dlatego dopiero teraz zrobiłem, naniosłem zmiany i z Jędrzejem spotkamy się za czas jakiś, więc pewnie za tydzień widzimy się z Katarzyną Troszczyńską z pisarką, więc domyślam się, że pewnie za dwa tygodnie, może za trzy. Zobaczymy, Panie i Panowie, ale coś odwlecze to nie uciecze. Także spokojnie damy sobie, damy sobie radę. A dzisiaj tematów jest dużo ciekawych, bo hmm, Cezary Pazura potwierdza, powstaje killer 3. Po co? Co, ale o tym sobie pani i panowie jak najbardziej pomówimy. Będzie jak najbardziej coś dla graczy, bo Netflix kręci Gears of War, więc to już jest dużo. Ofensywa Nintendo, więc jest naprawdę dosyć, dosyć grubo. Leo Messi, Neymar i Paul Pogba dołączają do Call of Duty Mobile. O tym sobie również pani i panowie pogadamy. Będzie troszeczkę o VR2 od o, o, o PlayStation. Niestety będzie cykl Peselonios. Szukam, zresztą jak widzicie. Odszedł od nas Batman, Kevin Conroy, jedyny i e, niezaprzeczalny, naprawdę. Batman jest po prostu niesamowity, właściwie był niesamowity. Będzie kilka informacji oczywiście o, o komiksach. Horrory dzisiaj będą mocno reprezentowane bo będzie kilka informacji o nowym To, Panie i Panowie, o nowym Piątku 13, Terrifier 2, również tutaj pewne rzeczy są, a także Nicolas Cage kręci nowy horror z reżyserem Zła we mnie, więc naprawdę będzie, będzie grubo. Indiana Jones będzie oczywiście, bo wraca nowe Gwiezdne Wojny, Panie i Panowie, Jean-Claude Van Damme jednak nie kończy kariery, co tam jeszcze mamy, Donald Sutherland kręci yy, film i tak dalej, i tak dalej, Harry Potter będzie nowy, koniec Westford i James Gunn mówi, DC szukuje największą historię czasów. Więc pani i panowie, dzisiaj będzie bardzo, bardzo poważnie. Witam cię, Szczupaku, witam bardzo serdecznie. Cześć, Lancel. Również widzę, że jesteś. Hans, oczywiście, das ist gut, das ist gut. Mm. Jak Marcin, nie odprawiaj egzorcyzmy na tym wszystkim fotelu? Nie, Hans, niestety on cały czas jest, pomimo moich, moich prób, ten fotel po prostu jest, myślałem, że. On jest z Polski, prawda? To jest polska firma, więc myślałem, że w Irlandii jest no, wilgotna i dosyć konkretna. Myślałem, że to może drewno, które nie jest przystosowane, czy materiały i tak skrzypino, ale z tego, co piszesz, to Ty też masz również problemy, więc no niekoniecznie. Cześć Krzysztof, witam Cię bardzo serdecznie. Jurek Piechota, fajnie, że jesteś. Katarzyna Kusznierewicz. witam, witam bardzo serdecznie. Straczewski, hej. I Pani, Panowie, Madame Perfumella, witam bardzo serdecznie. Cześć Kasia, że jesteś. MM, ale dzisiaj bardzo fajnie, dużo nowych twarzy, cieszy mnie to. No trudno tak, ale i tak to, że aktor z Batmana, kiedy filmowo kończy czwartą fazę Marvela, to i tak coś. No rzeczywiście. Łowca Duchów, cześć, witam Cię bardzo, bardzo, bardzo bardzo serdecznie. Tutaj widzę, że jeszcze yy, Jerewanicz, więc jest w szkupach, i jest również Dariusz, i jest Ziajas, a także jest Jurek Piechota. Tak, wąsy rosną, Panie i Panowie. Jak widzicie, jest listopad, więc w listopad to jest oczywiście Movember, czyli miesiąc no, profilaktyki, informacji o raku prostaty. Panowie, a jest nas tutaj kilku po 40, trzeba się badać, dbajcie o swoje klejnoty, więc wszystkie donaty, zresztą widzicie tutaj jest z tej strony, nie, z drugiej strony tutaj jest, jest pasek. Wszystkie donaty, które w listopadzie na, napłyną, śmigają na akcję Movember Polska. Z Movember Polska jestem od zeszłego roku, ale tak naprawdę z samą akcją od 2009 roku, bo w Irlandii jest. Ta akcja jest popularna od wielu, wielu wielu lat, więc uwierzcie mi, ja nie trawi wąsów normalnie masakra, Ale w tym roku stwierdziłem, że już nie będę robił yy, hoganów albo wałęsów, jak ja to mówię, tylko po prostu zwykłe takie. no Jakoś tak to rzeczywiście yy, rzeczywiście yy, będzie. Cześć, Bito, Bicio, witam cię bardzo serdecznie. I słuchajcie, zaczniemy sobie dzisiaj oczywiście od, yy, od Killera, Jurka Killera. Cezary Pazura potwierdza, że powstaje Killer 3. Pierwsze zdanie, które mi się ciągnie na, na usta. Po co? O jaką cholerę do samego Killera. No ale słuchajcie, zobaczymy, co tam jest napisanego. Cezary Pasura, Pazura we własnej osobie, <noise> dobrze, że we własnej osobie, a nie w czyjejś osobie, no ale niech tak będzie, potwierdził, że trwają prace nad trzecią częścią Killera. W rozmowie z Wirtualną Polską, gwiazdor kultowej polskiej komedii z 1997 roku, powiedział, że właśnie powstaje scenariusz Trójki, a inspiracją do jego powstania była nowa odsłona Top Gun, czyli Top Gun Maverick. Co my na to? Dzięki Stefan, I go to the work, jak mówią, czyli do roboty. Słuchajcie, no nie ma sensu raczej przypominać, kim był Jurek Killer 1 i 2, no tylko powiem, co jest napisane na temat trzeciej części. Pazura zdradził w wywiadzie, że pomysł na trzecią część Killera już się wyklarował. To musi być inny film, równie dobry, ale nie taki sam. Ja już wiem, o czym będzie. Jest kilka podmiotów, które chciałbym zrealizować... Trzeciego killera i nie wiem, jak, jaką one mają wizję, ale mamy już od dawna pomysły, które rozpisujemy dość skrupulatnie, zapewnił. Co ciekawe, okazało się, że do powstania kontynuacji twórców odwa odważył sukces oczywiście nowego Topgana, w którym Tom Cruise pokazał, że wskrzeszenie dawnych bohaterów można zrobić z werwą i z klasą. Tak samo jak można to bardzo ładnie spieprzyć, jak zresztą pokazali to twórcy techańskiej masakry, czy chociażby nowego Halloween. No ale to już dobrze. Idźmy pozytywnie, miejmy nadzieję, że będzie fajnie. Nie wierzyłem, że to się może udać, chociaż już w Kan było świetnie, świetne przyjęcie i oklaski nastająco. To nowoczesny film, inny od tamtego, i właśnie taki trzeba zrealizować trzeciego killera. Wiemy, że co, co wiemy o realizacji, proszę bardzo. Pazura zdradził. Rozmawiam z Juliuszem Machulskim, który jest bardzo za tym, żeby to powstało, ale on nie chce tego robić. Może podjąć rolę roli opiekuna merytorycznego, mentora, ale chce, żeby ktoś inny spojrzał na to świeżym okiem. Czyli wiecie, czy potrzebujemy, czy Juliusz Machulski chce to zrobić, tak jak James Cameron zrobił nowego terminatora, gdzie Tim Miller go reżyserował? Fajnie wyszło, nie? Czy Siara powróci? Na pytanie o możliwość powrotu do roli Siary i Janusza Rewińskiego, Cezary Pazura powiedział, że nie ma z aktorem kontaktu. Rewiński wiele lat temu wyprowadził się z Warszawy po tym, jak postanowił zerwać z kinem i telewizją. Rozgorczony uważał bowiem, że jego zawód się skończył i być może nastąpił koniec jego kariery. Nie bardzo żal tego, że on się wycofał i jest taki moment w życiu każdego artysty, że ma dosyć, powiedział o Rewińskim Pazura. No, może namówią Rewińskiego i na przykład tak jak Joe Pesci, wrócił z emerytury, ażeby wystąpić w Irlandczyku, Martina Scorsese, może i e, będzie Memory, Find, Siara i Wszystko Jasne. Zobaczymy, aczkolwiek napiszcie mi, co, co myślicie, czy potrzebujemy trzeciego Killera, bo pierwszy był bardzo dobrym, jest bardzo dobrą komedią, drugi był już co najwyżej, ok, co najwyżej średni, mimo, że było kilka fajnych wątków, kilka wstawek, no to samo, sama końcówka po prostu rozkłada całkowicie film i już się tego nie da oglądać, no zobaczymy. Cezary Pazul ostatnio bardziej jest youtuberem, czyli wujkiem Czarkiem, niż aktorem, pisze Krzysztof Kubiak. No zgadza się, jak najbardziej jest jego kanał dostępny, możecie śmigać. Haha, hmm. dobrą inspiracją Top Gun Maverick, gdzie, w którym miejscu? No Lance mi się bardziej wydaje o to, że, że wiesz, że można po latach wrócić i nakręcić film, co nie? Że no nie ma, nie ma żadnego problemu, no ale równie dobrze można byłoby powiedzieć spokojnie, Blues Brothers też nakręcili film chyba 18 lat po pierwszej części, Pogromcy Duchów trzecia część również wiele, wiele lat. Więc rzeczywiście, no nie były to tak sukcesy spektakularne, oczywiście, jak Top Gun, bo to już w tym momencie ponad miliard dolarów, więc rzeczywiście poważna, poważne pieniądzury. No ale <laughs> super Jurek. Cezary, czy tobie sufit się na łeb nie spadł? No, chyba było, trzeba było tak powiedzieć. Może tak też jest, że no nie ma jakichś ciekawych propozycji, nie ma ciekawych ról, no bo tak, jeżeli nawet popatrzymy na to, co. Może nie sam Cezary, ale co, powiedzmy, oferują jemu reżyserzy, no to tego nie ma zbyt wiele. To nie są jakieś fajne filmy. Mamy Goszko-Goszko, gorzko", w tym roku będzie, albo już było, czy jakaś komedia romantyczna, Tajemnica Zawodowa, Kryptonim Polska, Panie i Panowie, No Muzo, Fux 2, to również, również się dzieje, Apokawixa lepsza połowa, Sexify, i to są to naprawdę te filmy Psy 3 w imię Zasa, to już było 2020, więc rzeczywiście kawałek czasu temu w Głębi Lasu i to nie były główne role, przynajmniej nie, nie we wszystkich tych produkcjach. No i tak się zastanawiam, w pewnym momencie potrzebujesz coś zrobić, no bo skoro rzeczywiście może nie ma jakichś ciekawych, fajnych, sensownych ról, to trzeba sobie napisać, a do czego najlepiej wrócić? No mógłby wrócić do roli Adasia Miałczyńskiego, bo to rzeczywiście jest, i również jego kultowa, kultowa rola, no ale to nie on się tym zajmuje, to jest Koterskiego. A jak widać Juliusz Machulski Chcę zgarnąć pieniądzury za, na podstawie y, pomysłu napisanego, chociażby coś tam, coś tam, coś tam. No, no nie wiem, panie i panowie, ja, ja jakoś specjalnie nie jestem, nie jestem za tym. Hmm, Straczewski, dzisiaj kupiłem czteropak filmów Kevina Smitha. Sprzedawcy, J.H.H. Bob kontratakują w pogoni za Amy i dziewczyna z Jersey. W pogoni za Amy najlepszy, najprawdopodobniej najlepszy film Kevina Smitha. Dziewczyna z Jer Jersey, o tym zapominamy. Sprzedawcy, rewelacja, niedawno widziałem Trujeczkę. I pewnie wleci recenzja w końcu jakiegoś nowego filmu na, na, na kanał J.I.C., bo kontratakują lubię tak samo jak reboot. Bo kontynuacja takich klasycznych komedii jak Kogiel, Mogiel czy Ryś to był dobry pomysł. Bardzo dobre słowa, naprawdę. Piąteczka, żółwik, Dariuszku. No, wiesz dokładnie, że no, chodzi o jedno. Włoska firma Mamo na kasu czy Ishmal musi się y, zgadzać. No. Skoro psy czy się jakoś broniły, to może Killer 3 da rady, pisze Krzysztof. No może, może. Rewiński to chyba bardziej do polityki. Nie wiem, naprawdę on tam wiem, że dosyć, dosyć konkretnie działał, ale ja straciłem Rewińskiego chyba w momencie, kiedy Siara zgodził brodę na potrzeby Gillette czy Wilkinsona, czy czegoś tam, czegoś tam. Rzeczywiście jakoś tak, to, jakoś tak to było. Ja tam specjalnie nie czekam, ale wyjdzie to chyba zerk. No pewnie to tak jak większość z nas po prostu, bo, żeby zobaczyć. Hmm. W miejscu, gdzie ja pracuję, to listy do M kręcili. Oj, bardzo mi przykro, Madame perfumella. Normalnie, że musiałeś przez takie coś yy, y, przejść. Hmm. Dobry wieczór, cześć. Czasku. widziałem cię bardzo serdecznie, Kevin Conroy. Oczywiście, że tak, będziemy zaraz, zaraz o Kevinie będziemy, będziemy mówili. Hmm. Niedawno odciszyłem dogmę, przyjemna komedia. Aha, mówisz oczywiście o filmach Kevina Smitha, również. Tam rzeczywiście plejada aktorów, bo w rolach głównych no to mamy Bena Flecka, Matę Daimona, a pojawia się i Chris Rock i tak dalej i tak dalej. A co tam porabiasz, co ja porabiam w ciągu dnia? W niedzielę to ja się luzuję, w niedzielę w ogóle nic nie robię, no a w tygodniu to wiadomo, praca, praca i tak dalej. Cześć Adalet, witam cię bardzo, bardzo serdecznie. Więc panie i panowie, zobaczymy co tam się będzie działo. Może będzie ciekawie, może nie, no pewnie obejrzymy tego, tego killera jak już, jak już będzie, no ale czy z utęsknieniem patrzymy, czekamy? No niekoniecznie, rzeczywiście chyba jakoś tak niespecjalnie. Teraz będzie troszeczkę o Gears of War, panie i panowie. Netflix szykuje. Dajcie mi znać, napiszcie i ja na czacie, te osoby, które grały, te osoby, które grały w Gears of War, które znają, wiedzą o co chodzi, ale panie i panowie, jak podaje kto tym razem, mówił Netflix ogłosił realizację ekranizacji gry Gears of War i to dwóch. Jedną z nich ma być film fabularny, a drugą serial animowany dla dorosłych. Mają rozmach, skór Dokładnie, cytując dalej Killera. To bardzo dobra wiadomość dla Davea Bautisty. Aktor od lat bowiem przekonuje decydentów Hollywood, że jest doskonałym wyborem do obsadzenia w roli Markusa Phoenixa. Na wieś o planach Netflixa ponownie wystartował z promocją swojej osoby. To bardzo często się zdarza i bardzo często działa. Rzeczywiście, że aktorzy, jeden drugi, zoj Soldana tak na przykład dostał rolę Gomory i kilku in innych rzeczywiście ludzi. No, jest tutaj pokazany jego klip, który wrzucił. Jeżeli obserwujecie Davea Bautisty na Instagramie. Możecie sobie zobaczyć, rzeczywiście, no, wygląda dosyć dosyć fajnie, dosyć ciekawie, intrygująco na pewno. Hmm. O czym opowiada gra? Pierwsza osłona Gears of War zadebiutowała w 2006 roku. Tak dawno, ale ja to pamiętam. I opowiadała o świecie przyszłości, w którym toczą się wojny o surowce. Oto Markus Fenix, weteran wojenny, dowodzi oddziałem, który ma na celu zakończyć krwawe walki. Akcja gry toczy się na planecie sera, przypominającej ziemię. Spin-off, piękne słowo. Gears of War Judgment zrealizował polskie studio People Can Fly. Na podstawie gier powstała też seria książek Panie i Panowie, więc no? Nie tylko się cieszyć i czekać. Ja wiem, że z grami, panie i panowie, to jest różnie. Wróć z adaptacją. Jeżeli chodzi o przeniesienie gry na, na, no, na, na ekran kinowy, to jest bardzo różnie. Jeżeli chcecie dokładnie wiedzieć, jak to jest według mnie, no to jest na kanale zarówno dziesiątka najlepszych ekranizacji, jak i najgorszych. Powiem, że jeżeli chodzi o najgorsze, to tam jest kilka produkcji, ale naprawdę bardzo dużo produkcji w reżyserii Uwe Bola. Więc tak to jakoś wygląda, no ale zobaczymy, bo chyba idzie ku lepszemu, ponieważ no, Sonic nie był, nie był najgorszy. Mortal, różnie oni mówią, na pewno był widowiskowy. Mowa oczywiście o Mortalu Kombacie, panie i panowie. Więc no, jestem, jestem, jestem ciekaw. I... A poza tym, Dave taką się nadaje do takich filmów idealnie. To jest. Nie chcę mówić, że. Do, do dramatów psychologicznych i tak dalej by się nie nadawał, bo różnie można byłoby o tym powiedzieć. Też myślałem, że kiedyś Dwayne Johnson nie nadaje się do niczego innego poza naparzanką, a kiedy zobaczymy go w filmie Be Cool, to stwierdziłem, że facet jest niesamowity. Jeżeli nie widzieliście tego filmu, obejrzyjcie, naprawdę polecam. Uma Thurman i John Travolta w rolach głównych, świetny, naprawdę świetny. Także bardzo, bardzo fajny. No, zobaczymy, zobaczymy, Netflix za, za to bierze. U nich jest to różnie, naprawdę nie, nie ma czegoś takiego, że powiem, o, to robi Netflix. O, to będzie super, będzie ekstra, będzie rewelacja. Rzeczywiście jakościowo będzie ciekawie. Czasami jest fajnie, a czasami jest po prostu nie wypał, panie i panowie. A ja tylko przypomnę, e, 19-20 w tym momencie osób jest na, na, na żywo. Dziękuję bardzo, panie i panowie. Bardzo mnie to. Bardzo mi to cieszy. Dziękuję również za wszystkie łapencje, łapencje w górę. To naprawdę sprawia, że algorytm nas poniesie i rzeczywiście coś fajnego z tego, Panie i Panowie, wyrośnie. Co mamy dla graczy dalej? Mocna ofensywa Nintendo, kultowa gra z PC z datą premiery. No i zobaczymy, Panie i Panowie, o co chodzi. Chociaż podzespoły nie są mocną stroną konsol Nintendo, to jednak trzeba przyznać, że Switch jest idealnym sprzętem do ogrywania gier. Mniejszych twórców. No zgadza się, Maja na Switchu... Ach bardzo dużo bardzo dużo gra. Z tego powodu te, każdy Indie World to dla, dla mnie fana indyków małe święto gier i tak dalej i tak dalej. I 10 najciekawszych panie i panowie dostaliśmy dostaliśmy zapowiedzi. Więc no, na Indie World, więc dosyć y, ciekawie. Nie są one niestety omówione, więc tylko są nazwy podane i przy niektórych są y, daty, więc nad tym się skupimy. Jeżeli znacie to będziecie dokładnie wiedzieli o co chodzi. Y, wiosna 23 panie i panowie to y, Dor Doordogn, taka, taka jest nazwa. Na miejscu dziewiątym Once Upon a Jester. Tutaj już premiera jest podane 9 listopada, więc w tym momencie już powinna być gra dostępna, bo to artykuł jest sprzed kilku kilku dni. Coffee Talk, Episode 2, epizód 2, właśnie powiem powiedzieć, wiosna 23 World of Horror, czyli coś dla tak, dla wielu z was. Wiosna 23. A little, a little to the left, troszeczkę w lewo już jest również dostępna od 9 listopada. Have a nice day. Utrzymujemy się w klimacie, w klimacie kostuchy. Również jest dostępna Pepper Grinder premiera 2023. Inscription premiera 1 grudnia 2022, więc już za niedługo, Panie Panowie. Świetny prezent na. Na Mikołaja, tutaj widzę, że dosyć fajnie wygląda. Są zwiastuny, no ale niestety nie mogę wam y, pokazać. Rogue Legacy 2, premiera również już była 9, więc dostępny jest. I na miejscu pierwszym Store y, Sports Story, premiera grudzień 22. To są oczywiście tylko i wyłącznie dla tych osób, które no, lubią sobie pogrywać na Nintendo Switch, Nintendo Switch Lite. Jeżeli ktoś tutaj jest, to rzeczywiście jak najbardziej dajcie, dajcie znać. Co mamy dalej, panie i panowie? Mówiłem wcześniej, że będzie o grach więcej, więc dzisiaj. No, no, nie wiem, ale niech będzie. Leo Messi, Neymar i Paul Pogba dołączają do Call of Duty mobile. Okej, okay, gdyby to była FIFA, um, Pro Evolution Soccer, to bym jak najbardziej brał w ciemno, pewnie, ale świat piłki nożnej przenika do Call of Duty w sezonie 10 World Class. Wraz z nim do gry wejdzie trzech najlepszych piłkarzy na świecie. Leo Messi, Neymar i Paul Pogba. Trzech najlepszych piłkarzy na świecie, napisali. Leo Messi, Neymar i Pogba. Błąd widzę, no ale nieważne. Nowy sezon rozpoczynający się 10 listopada, czyli już, Panie i Panowie, od trzech dni trwa. Wprowadza nowych operatorów broń, świeżą zawartość o tematyce piłkarskiej, a także nowe aktualizacje Maple Battle Royale i pierwszego w historii mitycznego operatora, więc rzeczywiście możecie śmigać, możecie dawać, yy, dawać czasu, czadu. Tutaj jest rozpisane, jak to właśnie fajnie wyglądają różnego rodzaju mapy, więc nie będę się na, na tym rozwodził, ale jeżeli gracie, no to dajcie znać, bo <noise> tak, piłkarze w grze wojennej, coś się dzieje. No wiesz, niedawno robiłem shorta o tym, że aktorka Alciria Santos, znana, no, pewnie jest kilka osób na czasie, między innymi Lancel, bo też jest mniej więcej w moim wieku, kojarzy ją pewnie z serialu Niewolnica Izaura, kiedy to z Leoncem. No ona w tym momencie również weszła do polityki, już jako 60-kilkuletnia babcia, tak naprawdę. Więc aktorzy w polityce, aktorki w polityce to temat dosyć znany, więc teraz mamy. Piłkarze. No słuchaj, mamy piłkarzy, skoro mamy ich w sportowców w filmach, no to czemu nie piłkarze w grze? Tylko że domyślą się, to było na zasadzie wykonaj, zrób Messi, zrób to czy tamto za pomocą technologii motion capture i to wszystko także jak najbardziej, jak najbardziej mogło być. Najbardziej najlepszy piłkarz na świecie w okolicach 15-16 pisze Jurek. To by się zgadzało i to były jeszcze czasy, kiedy razem z Messim sobie podawali piłeczkę w Barcelonie, panie i panowie. Tak w ogóle paskudna dla, dla wszystkich fanów piłki nożnej, tylko taka dygresja. Paskudna kontuzja drągowskiego, panie panowie, noga zomana w trakcie dzisiejszego meczu. Brzydko wygląda na to, że, że grabara, bo mi się wydaje, że najprawdopodobniej nie giki pojedzie na Mundial, a grabara. Więc po prostu. Paskudy, ale za to Piotr Zieliński z golem, Karolinet z golem, także całkiem, całkiem super fajnie. Mm. Już patrzę, tutaj yy, piszecie. Ja czekam na serial The Last of Us. Zwiastun było na ciekawie, zgadza się. Ormando teraz bardzo, bardzo często, właśnie, ogrywa na swoich odcinkach na żywo, na live'ach. Sprawdźcie sobie jego kanał, yy, ogrywa właśnie Last of Us. Mm w trakcie pierwszej wojny światowej zrobili sobie przerwę na haratanie w gałę. <grymne> no, niedługo mamy mundial, ja, ja też, no bo dokładnie wiecie, że na YouTubie już jakiś czas jestem, też poczyniłem taki na przykład y, dziesiątkę top 10, czy tam 10 naj, jak to woli, najlepsze filmy o piłce nożnej. No i właśnie ten film, gdzie w trakcie, y, w trakcie wojny mamy przerwę na haratanie w gałę, czyli tam jest Michael Caine, Kazimierz Dejna, Pele, y, kogo tam jeszcze, Sylvester Stallone oczywiście również się na tej liście na tyliście znalazł. <laughs> pamiętam niewolnicy i No było. Potem było jeszcze w kamiennym kręgu. Chyba był taki drugi serial również właśnie z, z, z tą parą. Ja nawet przypomniałem sobie, że Lucelia Santos, on się nazywał. Nie pamiętam, ale oni przyjechali do Polski, bo tak byli popularni, że to po prostu było coś nieprawdopodobnego. Ja wtedy byłem gówniarzem. Tak, trudno w to uwierzyć, wiem, ale Panie i Panowie, były takie czasy, kiedy byłem młodziutki, malutki, no to było coś, coś dziwnego, coś fajnego, No, ale jakoś tak to rzeczywiście, rzeczywiście Panie i Panowie dwa. Słuchajcie, teraz kilka, nadal zostaniemy w kręgu Nintendo, bo pochwalili się, no, że czas, o, o, ostatni, ostatni rok, no to rzeczywiście dosyć fajnie im się rzeczy sprzedają. Akurat tutaj są dane z kwartału, ale posłuchajcie tego, top 10 najlepiej sprzedających się gier Nintendo, Panie i Panowie. No, coś pięknego. Mario Kart 8, 48. Y, 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 czy to w kopiach, czy to jest w dolarach na przykład? Zysk fiskalny. Nie, chyba to jest w dolarach. No, czyli 48 milionów. Animal Crossing, Nie Horizon, 40 milionów. Super Smash Bros. 29. Legend of Zelda, 27. Pokémon Sword, 25 milionów. Super Mario Odyssey i Super Mario Party razem ponad 40. Więc rzeczywiście, to jest jeszcze idzie, dalej, i i będę wszystkich wymieniał. Naprawdę masakrat Te pieniądze są potężne. Więc nie tylko się, się cieszyć. Pytanie, kiedy będzie prędzej, skoro Pennywise polował cyklicznie przez kilka wieków. No, Zobaczymy, ale to będziemy o Pennywise'ie będziemy mówili za chwilę. Słuchajcie, ja sobie napiję herbaczki. A czemu by nie? Wy możecie dać łapkę w górę, łapkę w bok. Będzie mi niezmiernie miło. Pięknie, już 50 osób z nami, z nami jest albo było, cieszy mnie to. Na czacie jest tryb zwolniony, ale to jest tylko 5-sekundowy tryb zwolniony. Włączyłem go po to, aby uniknąć pani i panowie tych beznadziejnych botów, które się pojawiają co jakiś czas na. wiecie, te, te strony randkowe i tak dalej, tak dalej. Słuchajcie, PlayStation, tak jak najbardziej, PlayStation w tym momencie wrzuca VR2. Znamy cenę. no. Jeżeli są tutaj fani e, technologii e, VR, będzie bolało, naprawdę będzie bolało. Japoński gigant, firma PlayStation, po długim budowaniu napięcia związanego z jego najnowszymi e, goglami w VR, wreszcie postanowił podać ich e, datę premiery oraz cenę. PSVR-2, tak się właśnie nazywa, zadeptuje 22 lutego przyszłego roku w cenie uwaga 600 euro. No proszę bardzo, zamówienia premierowe wystartują już 15 listopada. Chociaż oficjalna polska cena nie jest jeszcze znana, to na podstawie przelicznika zastosowanego przez, przy okazji kontrolera PlayStation Edge my możemy założyć, że Google od Sony zapłacimy 2999 zł. Panie i panowie, dużo, dużo, dużo jak najbardziej. Warto wspomnieć, że sprzęt nie posiada wstęcznej kompatybilności z tytułami z poprzedniej wersji PSVR, a w zestawie nie znajdziemy żadnej gry, jedynie zestaw, kontrolery, VR2 Sense oraz słuchawki. Czyli kupujecie tylko i wyłącznie kontrolery, tylko i wyłącznie kask, żadnych dodatkowych gier nie dostaniecie, nie, nie ma ich fizycznie, nie ma ich również... Yy, do ściągnięcia, czyli w formie cyfrowej chyba że uda wam się jakąś tam wyhaczyć promocję gdzieś no grubo przytam szczerze, że grubo no jest to oczywiście podane to nie będę nie będę wnikał ale w tym momencie widzę że już już mimo że nie będzie tam dostępnych gier Google można kupić będzie kupić także w zestawie z kodem na grę Horizon Call of the Mountain w cenie 3250 zł. No, za taką cenę to by się już nie wygupiali dali po prostu tą, tą grę z Darmola. Bo to jest jakieś jajo. Jeśli w tej cenie, jeśli te ceny Wam nie straszne, to pewnie zainteresuje Was także dedykowana stacja do ładowania kontrolerów, będących częścią zestawu VR, za jedyne 250 zł. Słuchajcie, pogadamy sobie chwilę. Jesteśmy sami tu możemy. No, ja w Polsce nie mieszkam już, już dawien dawno, już w tym momencie prawie 20 lat. Ale napiszę mi tak szczerze, czy. No to mamy 250 zł. No i dobra, załóżmy, że są grą 3500, 3500 zł. 3500, żeby wydać na, na grę, na jedną grę i na zestaw, że tak powiem, do, do, do grania. No nie wiem, jak, jak wam, ale mi się wydaje, że to jest. Dobra, nie będę bluzgał. Bardzo, bardzo dużo. No, nie wyobrażam sobie OK 650, 650 euro, no nawet patrząc na to. Na, z, z mojej perspektywy, to też nie jest nie jest zły pieniądz. Rzeczywiście poważne, poważny wydatek. Ludzie to będą kupowali, no, domyślam się, że alternatywy nie ma, bo nie ma nic od, od Microsoftu, czyli Xbox nic nie prezentuje, nintendo, ani też nie, 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 nie tędy droga, bo inna konsola. No cytując tutaj chyba wcześniej Lancel napisał, czy Jurek Piechota, czy tobie się wąski czasem sufit na łeb nie spadł? Z takimi cenami ich popiprzyło ludzie normalnie. 3,5 kafla. Jak to, jak, to, jak to u was wygląda? Czy wy w ogóle zapatrujecie się na takie rzeczy? Czy was na to stać? Nie interesuje mnie, że a tam do spokojnie zarabiam 10 tysięcy miesięcznie czy coś. Nie, po prostu czy będziecie się w to bawić za takie, za takie pieniądzury? No to po prostu masakra. Ja ci się kręcę. No. no to nie wiem ile trzeba by zarabiać albo wziąć, wziąć na raty. Albo zarabiać chyba z dychem miesięcznie. To są jakieś, jakieś chore rzeczy. No już tutaj patrzę, co, co piszecie. Nie ma konsol w sklepach, tylko i tak jak w PRL, zamówienie na telefon, to na co mi wierdwa. No słusznie. Lancel, ja VR -y. o, Jeden od czasu do czasu odpalam, czyli widzisz, nawet to nie jest taka sprawa, że o, mam VR, VR i 20 gier i sobie, co, co tydzień sobie w to włączam. Cena, cena, bo za jakość trzeba ileś tam płacić, ale gdyby gry były jeszcze w miarę, to większa ilość graczy zostałaby wciągnięta. Pewnie tak, a to też widzicie, no tutaj gra jedna 250 złotych, no jest fajna sprawa. Mimo, że mam PS5, pisze Stefan Skywalker, nie będę kupował, nie Rają mnie VR, wystarczy mi sama konsola, proszę bardzo. Za vr jeden pocisk tylko lat temu, półtorej tysiąca, pisze, pisze yy, Lancel. A, yy, dobra, tr trudno taką pensję zdobyć na miesiąc. No właśnie, mówię, to, a to są jakieś pieniądze, że, że hej, przecież ja mam takiego innego kolegę, to ci powiem, Adam i Wam powiem, yy, Jason jest, yy, jest, jest fanem, bo jest akurat dwóch braci więźniaków, Jason i Jonathan, akurat Jason jest fanem Apple i co tylko wychodzi, to on kupuje. I to nie tylko, nie tylko Apple, ale na przykład y, konsole. Jeżeli chodzi o konsole, to ma wszystkie. PlayStation od początku. Jeżeli wychodzi jakaś nowa, to on sobie kupuje. Jeżeli wychodzi nowy Xbox, to on sobie kupuje. Y, nowego iPhone'a sobie kupuje. Ja wie stare, po co ci? A tutaj iPhony chodzą po. Kilka tysięcy euro, co nie? Ja mówię stary, przecież dopiero rok temu mówiłeś mi, że telefon sobie wymieniałeś. No tak, ale teraz wychodzi nowy, tam załóżmy, nie, nie pamiętam, iPhone X, XFC 5, 16, 14. Bo okazuje się, że on w tym momencie o, o tam o pół milisekundy jest szybszy i ma ekran większy. Ja mówię, człowieku, pod ci ekran większy, to w tym momencie jest jak moje dwie ręce. I ja rozumiem, że takie osoby sobie to kupią. No ale żeby. No, no, no ciężko, ciężko. Proszę bardzo, szczupa wód. Za dużo, dużo za taką pierdółkę. Znajdą się yy, nerdzi, to kupię. No pewnie tak. Łowca, łowca duchów. przesada. Zgadzam się, to jest przesada, że, że hej. Nowy pad wychodzi też do PS5. E1200 zł, wymienne gałki, programowalne przyciski, normalny 300 zł. Widzisz. Więc to jest yy, masakra. Trzasku. Ja jako fan Wiar, czekam, rozważam kupno na raty. No ja, ja sobie zdaję sprawę, że pewnie im im yy, Słabszy dolar, tym byłoby lepiej dla nas, dla, dla, dla Polaków, bo cena a tego raz teraz dolar, dolar spada, bo rzeczywiście przelicznik byłby, byłby lepszy, no ale tak to, to są to po prostu takie ceny, to jest jakaś masakra. Gdyby cena wynosiła 1000, no od 1500, to jeszcze dałoby się przegnąć, ale prawie czwórkę, no rzeczywiście prawie 4000, no to jest masakra. No i zgodzę się z Wami, bo tutaj widzę, że, że piszecie głównie, że nie stać mnie, przesada i tak dalej, i ja się z tym jak najbardziej zgodzę, bo. Jeżeli weźmiecie, że sama konsola PS5 nie jest, nie jest super tania, no my nie mamy. Nie mają jakiejś takiej potrzeby. Nasza PS4 od Mikołaja ciągle sobie hula i ciągle sobie daje daje radę. W tym bardziej mówię, Maja to głównie ostatnimi czasy częściej siedzi na, na swoim Nintendo. No ale nie wiem, jeżeli ogląda nas jakiś, jakiś producent dystrybutor y, y, PlayStation VR 2 i chciałby, żebym przetestował, to nie mam nic na, nie ma problemu. Mogę przetestować za darmo chętnie przytulę, ale. Nie będę chyba po prostu z PS5 zrobił towar luksusowy, tak jak perfumy po 3000 zł. Może to test, a na ile jesteś w stanie poświęcić się, aby to zdobyć. No niestety, na pewno jest mnóstwo takich osób, więc masakra, panie panowie. Masakra. No ale zobaczymy, co mamy dalej. Panie i panowie, to tyle, jeżeli chodzi o gry. Akurat się okazało. Co prawda, może nie kryptoreklama, a reklama, no nieważne. Jakiś czas temu, dwa razy już, co prawda, był u nas no, na kanale Marek Morus. Możecie go kojarzyć z kanału, z programu telewizyjnego Google Box przed telewizorem, a także Kanapowcy. Nie tak dawno właśnie wydał razem z, z Naganą, wydali płytę. Jeżeli jesteście fanami rapu, to proszę bardzo, naprawdę polecam. Później w opisie wrzucę link do tego, możecie sobie, sobie kupić. Ja już to akurat zrobiłem. Pewnie będę chciał, to już w nowym roku mi się wydaje, ażeby żeby panowie no, Morus i Nagana pojawili się i troszkę pogadali o tej płycie, bo rzeczywiście jest grubo, naprawdę teksty są niektóre bardzo, bardzo poważne. Więc jeżeli są jacyś fani, jesteś fani, fani rapu, sprawdźcie sobie, kupcie jest rzeczywiście rzecz warta warta obejrzenia. <grytanie> za darmo, właśnie przesłuchania, za darmo to uczciwa, cena zgadza się. Mm zależy, jest strona z innymi z grami stricte na Google Quest 1.2, tam potrafi być naprawdę dobre obniżki, no ale to widzisz, no to musisz gdzieś tam poszukać, co nie, kombinować. No, no, myślam się, że pewnie po jakimś czasie te, no, te okulary, że tak powiem, te gogle też potanieją, będzie, będzie inaczej, może będą jakieś promocje, na Steama wejdziecie, co chwilę coś możecie, fajne gry wyhaczyć, no ale to jest, to jest, pani i panowie, z tym yy, różnie. Słuchajcie, no, przykra sprawa, bardzo przykra, pewnie dla dla większości, które tutaj jesteśmy na, na, na czacie, no bardzo smutna. Nie żyje Kevin Conroy, aktor, który użyczył głosu Batmanowi, miał 66 lat, panie panowie. 66 lat to jest bardzo, bardzo młody wiek. Artykuł właśnie The Hollywood Reporter. 10 listopada w wieku 66 lat odszedł Kevin Conroy, znany najlepiej z dubbingowania Batmana w filmach, serialach animowanych oraz grach wideo. O śmierci aktora jako pierwsza poinformowała dzisiaj Diane Pershing, która współpracowała z nim między innymi przy serialu Batman, panie panowie. Trzeba dodać, że po długiej, długiej chorobie, więc Kevin był, był schorowaną, schorowaną osobą. I to nie tylko, jak myślicie, animacje, ale jeżeli graliście chociażby w serię Arkham, to tam zawsze był właśnie Kevin Conroy. Jeżeli oglądaliście jakąkolwiek animację tak naprawdę na przestrzeni ostatnich lat, ja wiem, że to się zmieniało, tam był Kevin Conroy. Nawet był taki odcinek... Taki, ta się nazywa crossover odcinkowy będzie albo pięcio y, przy okazji Arrowverse, gdzie tam mieliśmy flasza, i tak dalej. On się poruszał po różnych płaszczyznach, po różnych światach. Tam również właśnie w roli, w roli Batmana, wróć, w roli, w roli Bruce'a Wayne'a pojawił się Kevin Conroy, panie i panowie. Bardzo smutna wiadomość. Wczoraj zmarł nasz ukochany głos Batmana, Kevin Conroy. Był chory od jakiegoś czasu, ale mimo to pojawił się regularnie na fanowskich konwentach ku uciesze wszystkich swoich miłośników. Będzie, y, będzie za nim tęsknić zarówno obsada serialu, jak i legion fanów na całym świecie. Spodziewała ich w pokoju przyjacielu, napisała na swoim Facebooku Pershing, która użyczyła głosu przeciwniczce Mrocznego Rycerza, trującemu bluszczowi, panie i panowie. I rzeczywiście zgadza się, naprawdę. Tutaj widzę, że już piszecie, że Arkam świetna seria gier, bardzo dobra. Słów kilka oczywiście o Kevinie. Przyszedł na, na świat 30 listopada 55 roku, no niestety nie doczekał swoich urodzin w Westbury w stanie Nowy Jork. Na początku lat 80. Conroy podjął decyzję o przeprowadzce do Los Angeles. Otrzymał tam małe role, m.in. w takich serialach jak Dynastia, Zdrówko czy Murphy Brown. No To wszyscy oczywiście starsi widzowie na tym kanale, a jest nas około 30% kojarzymy. Przełom w karierze nastąpił w 1992 roku. Conroy zdobył wówczas główną rolę w klasycznym dzisiaj serialu animowanym Batman. Batman TAS, tak się nazywał, Batman The Animated Series. Choć kreskówka zniknęła z anteny w 1995 roku, aktor pozostał głosem tytułowego obrońcy Gotham City na długie lata. Mogliśmy go usłyszeć w takich serialach jak The New Batman Adventures, Batman na 20 lat później, <coughs> Liga Sprawiedliwych, a także w filmach Batman Maska Batmana, Batman i Mr. Freeze Sub Zero, Batman Powrót Jokera, Batman Mystery of the Badwoman i chyba jeszcze nawet wystąpił w Batman. To było z, z, z Jokerem. Killing Joke mi się wydaje, ale nie jestem pewien. Conroy wcielał się również w Mrocznego Rycerza, między innymi w takich popularnych seriach gier wideo jak Batman Arkham oraz Injustice. Łącznie wystąpił w blisko 60 produkcjach o przygodach człowieka nietoperza. Nikt go nie powie. Nie ma szans. Naprawdę nie ma szans yy, nikt. Mark Hamill wspomina Kevina Conroy'a. Mark Hamill, panie i panowie, to akurat jest głos od Jokera w, w animacjach batmanowych. Kevin był... Perfek perfekcją, przyznał w rozmowie z The Hollywood Reporter Mark Hamill, który od lat użycza głosu Nemesis Batmana Jokerowi. Wyjaśniło się. Był jednym z moich ulubionych ludzi na świecie. Kochałem go jak brata. Naprawdę troszczył się o otaczającego osoby. Jego przyzwoitość błyszczała we wszystkim, co robił. Za każdym razem, gdy go widziałem lub rozmawiałem z nim, od razu poprawił mi się nastrój. W oficjalnym oświadczeniu Hamill dodał od Kilku pokoleń widzów stał się, dla kilku pokoleń widzów stał się definitywnym Batmanem. To jeden z tych idealnych scenariuszy, w których odpowiedni facet dostaje odpowiednią rolę, a świat staje się dzięki temu lepszy. Jego rytm i subtelność, tony i sposób przekazu to wszystko pomogło również w swoim występie. Był idealnym partnerem. Praca z nim była komplementarnym, twórczym doświadczeniem. Nie zrobiłbym bez niego. Tego zawsze będzie moim Batmanem. No nie można się, panie i panowie, nie, nie zgodzić. Ostatnio na Twitterze, również chyba wczoraj, ktoś wrzucił właśnie, jak chłopak był, 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 no tak, zgadza się, był również w filmie Killing Joke, był zrozpaczony, bo rodzice jego, jego zmarli i tam właśnie um, ktoś poprosił, słuchaj Kevin, czy możesz nagrać tam jakiś krótki e, filmik, no i rzeczywiście mówił i powiedział tą swoją, ten, ten swój tekst, I am the vengeance, I am the night, I am Batman. Więc rzeczywiście, panie i panowie, Niesamowity, niesamowity człowiek, no dla nas Batman i bardzo często pytacie, to jest tak jak, o który Joker najlepszy, który Batman i ja zawsze właśnie mówiłem, że Kevin Conroy to jest jeden z moich ulubionych Batmanów, postać po prostu niesamowita, zgadza się trzasku, wracając do Kevina Smitha, Conroy zagrał epizodyczną rolę w jego Masters of the Universe, tak, możecie sobie to obejrzeć, panie i panowie, na Netflixie w tym momencie jak najbardziej jest do, do zobaczenia. Dar już to wielka szkoda, wychowałem się na Batmanach animated series i mam ogromny sentyment do tego aktora. Zgadza się, to chyba TVP dwójka pokazywała pokazywała właśnie tego, tego Batmana. Była to niesamowita sprawa. Kevin, herbatku, ale twoje zdrowie, panie i panowie. Tak to niestety, tak to niestety jest, że no PESEL-u nie oszukamy, tak to jest, a nie, a nie inaczej. Słuchajcie. Skoro, że tak powiem, byliśmy, yy, mówimy trochę o śmierci, więc może trochę pomówimy teraz o, o horrorach, bo rzeczywiście dużo jest informacji, dzieje się. Mówię, no, starałem się to jakoś poukładać wszystko, ale ten akurat yy, motyw ze zmianą, zmianą tematu dzisiejszego odcinka, no niestety troszeczkę mnie wytrącił. Ważna jeszcze jest sprawa, skoro mówimy o, o, o horrorach. Jutro na, yy, w ramach potwornych filmów, oczywiście, pojawi się recenzja filmu The Predators, Predatory trzecia część. Wszyscy wspierający, którzy już, którzy jesteście oczywiście na grupie z Kruchowiską, możecie sobie od, od wczoraj już obejrzeć tęże ten, recenzję. Także jeżeli chcesz otrzymywać materiały wcześniej niż, niż pozostali, to zapraszam do wspierania. Czy to przez Patronite, czy przez YouTube. Co Ci jest wygodniej, Panie i Panowie. I słuchajcie... Uderz w stół, a życzę się odezwą. Dopiero co powiedziałem, że Ormando na swoich odcinkach na żywo ogrywa dla Last of Us i proszę bardzo, przywołałem Przemka. Witam cię Przemek, fajnie, że, fajnie, że wbiłeś. Właśnie było no, niestety o świętej pamięci już Kevinie Conroy'u, a teraz poga pogadamy sobie troszeczkę o horrorach. Serialowy prequel to znalazł swoich showrunnerów. Ależ pięknie, patrzcie. Jedno zdanie i mamy prequel i showrunnerów. Ależ to pięknie, naprawdę. Piękne tłumaczenie, no ale oryginał artykułu Variety, panie i panowie, poznaliśmy nazwiska twórców, którzy obejmą stery powstającej, powstającego serialu Welcome to Derry, Prequela dylogii, to Dylogia, piękne też słowo. Realizowaną przez HBO Max, produkcję w, serii, w roli showrunnerów, czyli krótko mówiąc, osoby, które będą odpowiedzialne za to. Poprowadzą Jason Fuchs, facet odpowiedzialny za m.in. Wonder Woman, a także Piotruś, wyprawę do Nibelandii, oraz Brian Caleb Kane, odpowiedzialny za piratów, a także Tokyo Vice. A co wiemy o serialu? Proszę bardzo. Akcja rozgrywać się będzie w miasteczku Dery, w którym w niewyjaśnionych okolicznościach zaczynają znikać dzieci. No to wiemy oczywiście. Przynajmniej fani Stevena Kinga. Grupa dzieciaków musi skonfrontować się ze swoimi największymi lękami, kiedy staną do walki z morderczym klanem zwanym Pennywise. Wydarzenia z serialu mają prowadzić do tego, co znamy z kinowego hitu To. Reżyser dylogii Andy Muschetti będzie pełnił funkcję producenta wykonawczego i prawdopodobnie stanie za kamerą pierwszego odcinka nowego projektu. No wiadomo, pilot musi być dobry. Nim ogłoszono nazwiska osób prowadzących, wiadomo było już, że Fuchs, który w niewielkiej roli pojawił się w to rozdział 2, napisze scenariusze, scenariusz Welcome to Derry. Brat Caleb Kane ma już na swoim koncie odcinki seriali Fringe, Na granicy światów, Piraci, Wojownik, Tokyo Vice czy Moonhaven. Jason Fuchs pracował dotąd nad pełnometrażowymi produkcjami Epoka 4, Wędrówka Kontynentów, Piotruś, Wyprawa do Nibelandii, aż nawet sprawdzę, która to jest, bo tych Piotrusiów było rzeczywiście dużo i tak, chyba to rzeczywiście nie było, nie było rewelacyjne, tak mi się wydaje, no ale mogę się mylić, ale raczej jeżeli chodzi o filmy, to to się nie mylę. Co to mamy, mamy jeszcze dalej? Wonder Woman wciąż cię widzę, jeśli... Jest również autorem scenariusza do nadchodzącego filmu Argyle Matthew O'Vona, czy serialowej adaptacji Autostopem przez Galaktykę, realizowanej dla ABC. Mm, Okej, okay, w porządku, pewnie nie będę chciał obejrzeć. No niestety ja nie mam ten problem, panie i panowie, że w Irlandii HBO Max nie jest dostępne, przynajmniej do 2025 roku, bo wtedy to wygasa póki co ich kontrakt z telewizją Sky. Czy będzie on odnowi odnowiony, czy rzeczywiście okaże się, że, chociaż Irlandia niestety jest takim małym rynkiem. Że może, mogą stwierdzić, okej, okay, no, nie, nie interesuje nas, bo tam rzeczywiście tych subskrypcji może być i niezbyt wiele. Zobaczymy, panie i panowie, zobaczymy. Już patrzę, yy, 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 co piszecie. Yy. <laughs> Polski, very hard, language. Polska language is hard language, co, coś w tym jest, Jurku. No. My, ja akurat. Yy, te artykuły, które Wam tutaj cytuję, no to jest tłumaczenie filmu eBU, Panie i Panowie. Więc nie to, że na żywo bezpośrednio tłumaczę, bo akurat jest to dużo, dużo trudniej skupić się na wszystkim, no ale jakoś tak się jakoś tak się daje. Więc to zobaczymy, co będzie z tym z tym. to. Jakoś pewnie będę chciał to zobaczyć. To, to, coś tam, się, coś tam się wymyśli. A teraz coś dla fanów. Widać z tej strony tutaj. Tutaj widać taką jedzą z dwóch masek. A jedna jest tutaj, pani panowie, Jason Voorhees, O trzeba jak najbardziej tutaj, y, artykuł Deadline, również smaczny oczywiście filmu y, będzie kontynuacja horroru Piątek 13, twórca Hannibala dopiął swego, panie panowie, będzie to tak zwany prequel, czyli... no nie bardzo wiem, jak to, jak to ująć, ponieważ, słuchajcie, zaraz będę zdradzał fabułę Piątku 13, filmu sprzed wielu, wielu lat, więc jeżeli jeszcze nie widzieliście, no to będzie masakra, ale w pierwszej części Jason się tak naprawdę pojawia na sekundkę, właściwie na dwie sekundki, bo na początku mu dokuczają, a później nie, to on nie nie masakruje, więc zobaczymy, czy będzie to, to opowiadać, czy fabuła będzie o tym, jak ten Jason od momentu, kiedy mu dokuczali, kiedy no, zginął teoretycznie, kiedy się utopił, do momentu, kiedy stał się psychopatycznym, chciałbym powiedzieć zabójcą, ale raczej maszyną nie do zatrzymania. No zobaczymy. Na tę chwilę Brian Fuller, twórca serialu Hannibal, czekał prawie dekadę. Platforma Peacock wydała zgodę na realizację pierwszego sezonu serialu Crystal Lake. Projekt wskrzesza markę Piątek która pozostawała martwa od 2009 roku i filmu Piątek 13. No, zobaczymy. A co wiem o serialu? Proszę bardzo, szczegóły nowego projektu nie są znane. To po co piszecie? Co wiemy o projekcie? To no bez sensu, no ale wiadomo jedynie tyle, że będzie to prequel cyklu 13. Brian Fuller będzie scenarzystą, showrunnerem i producentem wykonawczym projektu. Crystal Lake wyprodukuje, wyprodukuje je Ser Studio A24. I to jest, panie i panowie, bardzo dobra wiadomość, gdyż A24 sunie z dobrych, jakościowych produkcji. Więc przynajmniej tutaj może być dobrze, może być ciekawie. Mam nadzieję, że będzie. Z serialem związane są też osoby odpowiedzialne za pierwszy piątek 13. Wiktor Miller, czyli scenarzysta, który po długiej batalii sądowej odzyskał prawa do postaci. Jego prawnik od, od sprawy, prawa autorskie Mark Teberow oraz producent Rob Barsamian. Wiktor Miller, scenarzysta. Coś mi tutaj się nie, gra, nie zgrywa. Sekundkę. Muszę sprawdzić, bo z tego co pamiętam... To ktoś inny pisał. To nie byłby, pani i panowie, pierwszy raz, kiedy rzeczywiście film Web się, się wyłożył, ale nie, zgadza się. Reżyserował Sean S. Cunningham. Jego, był, jego była reżyseria, jego był, że tak powiem, pomysł, ale Victor Miller był scenarzystą. Zgadza się, więc jednak tutaj akurat było wszystko w porządku. Tutaj akurat mi się dobrze da. Udało. Crystal Lake nie będzie pierwszym serialem osadzonym w świecie cyklu 5-13. Pod koniec lat 80. mieliśmy piątek, piątek 13 którego doczekał się trzech sezonów. Widzieliście? Dajcie znać, bo jestem ciekaw, jak to wygląda. Po premierze Piątku 13 z 2009 roku były różne próby kontynuowania cyklu. Brian Fuller związany. Był jako producent z pomysłem kolejnego filmu kinowego. Ten projekt najbliżej realizacji zdawał się w 2016, kiedy był już scenariusz autorstwa Arona Guzikowskiego, zaangażowany po sukcesie filmu Labirynt, a do reżyserii przymierzany był Breck Eisner, odpowiedzialny za m.in. "Łowcy Czarownic, którego ojciec Michael Eisner stał na czele studia Paramount, gdy seria zdobywała popularność w latach 80 od 2013 roku rozwijany był również projekt nowego serialu telewizyjnego. Nosił tytuł Friday the 13 th Crystal Lake Chronicles i wspierał go reżyser oryginału Sean S. Cunningham. Pomysł na ten serial był dosyć ciekawy. Otóż fabuła miała być inspirowana prawdziwą historią Morderstw w Crystal Lake. Mieliśmy poznać w nim losy bohaterów związanych z prawdziwą historią i to, jaki wpływ na nich miała kinowa saga o Jasonie. Planowano więc dokonać konfrontacji mitów, wyobrażeń z rzeczywistością, która jednak która jest najmniej przerażająca od fikcji. Ostatecznie żaden projekt osadzony w świecie Piątku XVI nie powstał, a wszystko przez procesy wytoczonej przez scenarzystę Wiktora Millera. Domagał się on zwrotu praw autorskich do stworzonych przez siebie postaci. Producenci przekonali, że nie stworzył żadnych postaci, a jedynie spisał w formie scenariusza cudze pomysły. Motyw jest taki, panie i panowie, że chyba po 35 latach taka, taka ustawa weszła w Ameryce, że bodajże po 35 latach prawa wracają do Oryginalnych właścicieli, tak na przykład James Cameron odzyskał prawa do, do Terminatora, bracia Jim i John Thomas odzyskali prawa do Predatora, i tak dalej, i tak dalej, oczywiście. Wydany w 2021 roku wyrok był iście Salomonowy. Producenci nie mogą zrealizować żadnego projektu oczywistym bez zgody scenarzysty. Z kolei Miller może realizować nowy film o Workisie, ale pod warunkiem, że będzie on dystrybuowany wyłącznie na terenie Stanów Zjednoczonych, bo jeżeli za granicą, to już producenci muszą. No, po prostu zagwozdki za, za konkretne. W efekcie wyrok sądu wymuszał na stronach zgodę na współpracę. To dlatego wśród producentów są i scenarzysta, i producent barsamin. No, jestem ciekaw, rzeczywiście, jestem ciekaw, jak to, jak to będzie wyglądało. Czy to będzie, na ile sezonów jest, jest planowane, czy to będzie zależne, o nie, spokojnie, zrobimy jeden sezon i zobaczymy, jak to będzie. Będzie super, będzie fajnie, to zrobimy kolejny, kolejny. Czy będzie jakiś pomysł na zasadzie, okej, okay, robimy nam cztery sezony na przykład. I w każdym będziemy się stopniowo posuwali, gdzie na przykład ostatni sezon będzie się kończył na początku drugiego, piątku, 13, że tak powiem. No, zobaczymy. Ciekawe też, czy to współcześnią, że rzeczywiście dadzą nowe, bo według mnie film z 2009 roku nie był bardzo zły. Był, powiem, że był w miarę, w miarę ciekawy, interesujący, no ale zobaczymy, jakie jest Wasze zdanie tutaj. Zaraz poczytam komentarze. Trzasku pisze, a propos seriali horrorów, miałeś okazję obejrzeć reboot Hellraiser? Tak, nawet nawet recenzję robiłem, całkiem przyzwoity, y, przyzwoity film jest. O, proszę bardzo, jest nawet na recenzja na kanale Hellraiser nowego, także jak najbardziej uporządkowałem, bo ktoś napisał właśnie, że ostatnio chciał obejrzeć y, moje recenzje kultowych horrorów, a tam w tym momencie już prawie 200 odcinków jest, i za każdym razem jak tak to dziwnie było ułożone, że nie było od najstarszego do najnowszego, tylko od najnowszego do najstarszego. Więc na przykład jak włączałeś to nie było recenzji Halloween 1 2 3 4, tylko było 4 czy było 3 i tak dalej, co chodzi? teraz jest poukładane, ale zgadza się. Wszystko to, yy, wszystko to jest. Dziś nie z tego przypadek, nie sądzę. Też mi się tak zdaje Lancel, że dzisiaj to nie jest przypadek panie i panowie. Zgadza się. Mm. Ja nie wiedziałem o serialu, ale słyszałem, że ma wiele wspólnego z filmami, no. Freddy Krueger też dostał prawda, swój serial w latach 80., bodajże na początku 90. Hmm. Kto zagra Pamela? Zobaczymy. <grym> Może aktorka z oryginału. <grym> Może. No. Hmm. Ja Freddy Kruegera lubię krzyk, lubię, ale Halloween i piątki tak średnio. No to zależy. Ja niestety, pani, i panowie, teraz oglądam Władcy Lalek. Powiem tak, jestem na siódmej części. Jak do tej pory tylko jedna część wydała mi się godna polecenia, co znaczy, że mogę dać ocenę 6 i więcej. Pozostałe filmy są beznadziejne, więc, yy, więc nawet na Halloween, ani piątek 13 nie będę, nie będę yy, narzekał panie i panowie. Więc jest, jest grubo. I słuchajcie teraz, piątek 13, piątkiem, ale Terry Fire 2 dostał na te premiery polską. Będzie polska premiera kinowa, to już będzie przed świętami, ale Uwierzcie albo nie, Fire 2 został zgłoszony do walki o Oscara. <laughs> Może być dziwnie, hardkorowo, ale wczoraj na, na, na drugim kanale, na Marcinowej Recenzji Extra oglądaliśmy Omen z Gregory Pekiem. No i tam była taka właśnie ciekawostka, że Jerry Goldsmith otrzymał Oscara za ścieżkę dźwiękową, za muzykę do, do filmu i jest to jedyny Oscar przyznany horrorowi za muzykę. W ogóle. No więc rzeczywiście może coś tutaj się zdarzy. To jest artykuł Deadline. Choć do ceremonii wręczenia Oscarów pozostało jeszcze sporo czasu, pora już dziś przedstawić listę faworytów. Pod rozwagę do Amerykańskiej Akademii Filmowej został właśnie zgłoszony niesławny slasher Terrifier 2. Masakra w święta. Jak twierdzą wnioskodawcy z portalu Bloody Disgusting pomysł jest zbyt zabawny, by go nie wcielić w życie. No Coś w tym jest. Ja Terrifiera jeszcze nie widziałem. Słyszałem opinię, bo... Nie widziałem żadnej recenzji, bo jak tak akurat nie chce się niczym sugerować, ale słyszałem, że jest dosyć dobrym filmem, dosyć, no to że, to, że krwawy, to wiadomo. Czy film ma szansę na oscarowy sukces? Oczywiście, że nie. Jednak myśl o członkach i członkiniach Akademii oceniających film, który zazwyczaj byłby poniżej ich godności, jest bezcenna. Czytamy w serwisie. Mówiąc jednak zupełnie poważnie, to niesamowite, że ultra slasher niedotknięty cenzorskim palcem, jest grany w kinach na terenie całego kraju i cały czas zarabia pieniądze. W weekend halinowy film można było zobaczyć w aż 1500 kinach w całym kraju, mowa oczywiście o Ameryce. W, to może być najszersza dystrybucja filmu z tej kategorii wagowej w historii. To najbardziej antyhollywoodzka rzecz, jaką można sobie wyobrazić. No i coś tym rzeczywiście jest, że do, to jest film bardzo. Na, na, na wskrosie ofowy. Przypomnijmy, że aby film mógł być zgłoszony do Oscara, musi spełnić szereg warunków, m.in. zaliczyć okres tygodniowej, tradycyjnej kinowej dystrybucji, być nakręcony w formacie spełniającym określone standardy, metraż dłuższy niż 40 minut i tak dalej, i tak dalej. Jak się okazuje, Fire 2 bez trudu odhaczył wszystkie punkty, teraz pozostały tylko trzymać kciuki. I no, to ja bym chciał widzieć właśnie yy, minę takiego Rogera Elberga na przykład, albo innych zacnych yy, członków Akademii, którzy muszą obejrzeć taki film. O kontynuacji zrobiło się głośno kilka miesięcy temu. Widzowie mieli medleć, wymiotować i wychodzić z seansów. Tak jak mówiłem, robimy o tym shorty. A dzieło Damiana Leone, opowieść o morderczym klaunie imieniem Art, w rekordowym tempie zyskała status filmu kultowego. Może kultowy horror, panie i panowie. W Polsce obraz można było zobaczyć na zakończonym przed kilkoma dniami festiwalu Splatfest, zaś niedawno dowiedzieliśmy się, że film trafi do rodzimych kin 23 grudnia. Oczywiście jest zwiastun, ale nie mogę wam go pokazać, nie mogę udostępnić. To jest hardcore. To jest rzeczywiście coś, coś dziwnego, coś innego. No zobaczymy, Pani, Panowie, jak to będzie, jak to będzie wyglądało, jak to będzie wszystko grało. No, mam nadzieję, że będzie dobrze. Już tutaj popatrzę, co piszecie. Aha, jeszcze do piątku piszecie, że pasujeby, pasowałby gościnny występ Kevin Bacona. No zgadza się. Był jedną, jedną z ofiar. To byłoby coś niesamowitego. Omen a dalej w tym momencie we środę kończymy hmm, Smakosza. Będzie odcinek z ciekawostkami. Później właśnie będą te super, świetne horrory Władcy Lalek. Tego jest chyba z 11 czy 12, może 14 części. Więc będzie. Później wybrali się ostatnio właśnie głosowanie i zarówno Omen, jak i Dniogłowy otrzymali po tyle samo głosów, więc najpierw będzie Omen, a później Dniogłowy omawiany. Hmm. Druga część budżet 250 tysięcy dolarów. Mowa oczywiście o tym filmie. No, proszę bardzo, yy, za niewielkie pieniądze również można coś zrobić ciekawego. No, zabawnie, panie panowie, zabawnie. Yy, I lecimy dalej, ponieważ Nicolas Cage również kręci horror, panie i panowie. No, czemu by nie? Zła we mnie. Reżyser tego filmu właśnie będzie odpowiedzialny za nową produkcję. Jak podaje Portal Deadline, Nicolas Cage zagra główną rolę w horrorze Longless. Reżyserem i scenarzysta. Starzystą przedsięwzięcia jest Oz Perkins, twórca takich filmów jak Małgosia i Jaś oraz Zło we mnie. Fabuła trzymana jest jak na razie w tajemnicy, wiadomo jedynie, że long legs, long legs nawiązuje do tradycji klasycznych hollywoodzkich dreszczowców psychologicznych. No to czemu to ma nie być, być horror? Zobaczymy. Cage będzie nie tylko gwiazdą filmu, ale również jednym z jego producentów. Realizacji mają nadzorować także Dan Kang i tutaj jest jeszcze oczywiście liczba mnóstwa, dużo innych nazwisk, z których nikomu to nic nie mówi no, Nikolas Cage przeżywa, panie i panowie, swoją, swoją y, piątą, niech będzie, piątą młodość. Rzeczywiście po sukcesie y, y, po ostatnich jego kilku kilku filmów, no to coś, coś się ruszyło, coś się rzeczywiście y, zaszalało. Y, poniekąd, y, jak będzie 10 tysięcy słów, Marcin ma omawiać Amityville całego. Tak, tak mówiłem? Nie przypominam sobie, naprawdę nie przypominam sobie. Y, 11 części. O matko, prawie jak młoda na sukces. No, słuchaj, aż sprawdzimy, ktoś mówił ostatnio, że, że 11, No mi się wydaje, że, że tego jest jeszcze więcej, wiesz, że tego jest chyba z 14 części już tutaj sprawdzonych, tam jest kilka też y, miksów, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 i 15 część wyjdzie w tym roku, Panie i Panowie, więc aż 15 części filmów, także, także grubo, po prostu ja w tym momencie jestem na części 7, czyli Retro Puppet Master, tam w ogóle występuje, jak się nazywa, ten kolega Tomiego Wizo, który wystąpił z nim w tym, w tym filmie The Room Grex Sestero bodajże. I on tam się rzeczywiście pojawia w tym, w tym filmie Masakra. To będzie w sumie 15 części, bo Dr. Dev jest na 2022 i z tego co już wie, co wiem, to już na festiwalach filmowych gdzieś tam był pokazywany. A no nie będzie to najprawdopodobniej produkcja kinowa, więc więc zapewne będzie można go zobaczyć na jakiejś platformie streamingowej. Terry widziałem tylko fragmenty, jednak to jak główny antagonista dobrze jest zagrany samą mimiką budzi moje mocne zainteresowanie. Ja też pewnie obejrzę, tym bardziej, że z tego co wiem to już jest trzeci film. To znaczy pierwszy był jakiś inny, potem był dopiero Terrifier i jeden i teraz jest dwójeczka, więc jest tych kilka rzeczywiście rzeczy. Jest Nikolasem Kierem czekam na skarb narodów 3, No tak jak rzeczywiście mówi Czarek Pazura, że on chce wystąpić w Killerze 3, no to Cage powrócił. O, proszę bardzo, zróbmy skarb narodów. Brendan Fraser wrócił. O, zróbmy kolejną mumię. Coś, panie i panowie, jednak w tym rzeczywiście, w tym rzeczywiście jest i zobaczymy jak to będzie, jak to będzie wyglądało. Słuchajcie, no. Co tam w Hormudzie, czyli czemu Hormuz? Ponieważ robimy kontynuację, robimy nowe wersje, stare wersje, Sequel, prequel, TQL i tak dalej. Więc kolejny gwiazdy wojny w planach, panie i panowie, tym razem od reżysera Deadpoola 3, jak podaje nam właśnie bardzo ładnie Deadline. Disney i Lucas film najwyraźniej nie uczą się na błędach To co się ostatnio dzieje w filmowym uniwersum Gwiezdnych Wojen To złudzeń do złudzenia Przypomina sytuację sprzed 8 lat Jak wtedy, tak i teraz Disney co chwilę zapowiada kolejne widowisko. Przykład, dziś Portal Deadline nosi o tym, że Własny film w świecie Gwiezdnych Wojen wyreżyseruje Sean Levy Panie i panowie, o projekcie Lewiego absolutnie nic nie wiadomo Wiemy za to, że nie jest to jedyny projekt w świecie Gwiezdnych Wojen Jaki w ostatnim czasie został ogłoszony Kathleen Kennedy szaleje, co? Ona za to wszystko odpowiada. Zaledwie parę tygodni temu dowiedzieliśmy się, że reżyserka Miss Marvel, e, Shamrin e, Obaid e, Chino, ma nakręcić film według scenariusza twórcy serialu Watchmen. E, w planach jest też e, Rock. Squadron w reżyserii Patty Jenkins. To ta kobieta od m.in. Wonder Woman 1 i 2. Ten film jednak już zalicza mocny pościsk We wrześniu Disney usnął go z kalendarza premier, a miał w trafić do, do kin w grudniu przyszłego roku. W 2023 może za to trafi do kin inny film ze świata Gwiezdnych wojen, ten, który wyreżyserować ma Taika. Waititi. Tak przynajmniej mówiło się jeszcze w maju, ale to nie wszystkie plany, o jakich przebąkuje się w internecie. Pozostaje jednak pytanie, czy nie skończą się tak jak projekt Josh'a Tranka, czy trylogia Ariana Jensona. No, zobaczymy. Naprawdę może być grubo. Gwiezdne wojny od szona Leviego nie tak szybko. Zresztą nie nastawiać się na szybką premierę filmu LeWiego. Jest on bowiem bardzo zajęty filmowcem i w najbliższym czasie nie ma szans, by wszedł na plan Star Wars. Czyli domyślam się, że może 25-26. Najważniejszym obecnie projektem LeWiego jest oczywiście widowisko komiksowe Deadpool 3. To ten film, w którym Hugh Jackman powróci w roli Rosomaka. Levi ma także wyryzować dwa odcinki finałowego sezonu serialu Stranger Things. Disney podobno rozmawia z nim także w sprawie nakręcenia Free Guy dwójeczka, panie i panowie. Ostatnim kinowym widowiskiem w sieci Gwiezdnych Wojen jest Skywalker: Odrodzenie. Hmm. Co wy na to? Ja chyba nie jestem gotowy jeszcze na, na kolejne Gwiezdne Wojny. Nie mam pojęcia. A co to będzie? prequel do prequela? Nie, to będzie sequel, prequela, triquela, yy, kontynuacji. Nie wiem. No, teoretycznie, ponoć Caitlin Kennedy powiedziała, że Skywalker, saga Skywalker jest skończona. W tym momencie już nie będzie poruszane. Nowe gwiezdne wojny będą opowiadały o innej rodzinie, innym bohaterze. Ktoś inny tam się ma pojawić. No ale my ciągle dostajemy, czy to Andor, czy to jakieś inne rzeczy. To wszystko jest cały czas w uniwersum, w świecie. W świecie no, Skywalkeru, więc no, jakoś tak to rzeczywiście y, ma być. I tym, proszę bardzo, Adele pisze, że A Disney ma robić serial o Indiana Jonesie. Proszę bardzo. I tym oto sprytnym hoplem scenicznym jak najbardziej masz, mówisz i, i masz. Przechodzimy, panie i panowie, do Indiana Jonesa. Oczywiście, że tak, dostanie swój serial na Disney, Plus. warto na niego czekać. No, Zobaczymy. To jest artykuł Variety. Po sukcesach, seria, po sukcesach serialu Osadzony w świecie Gwiezdnych Wojen, ta wiadomość nie powinna nikogo zaskoczyć i dziwić może jedynie fakt, że dopiero teraz pojawił się temat, yy, informacja na temat nowego serialu o Indianie Jonesie. Otóż Lucasfilm planuje realizację serialu osadzonego w świecie Indiany Jonesa. Projekt powstanie oczywiście na potrzeby platformy Disney Plus. Niech wrzucą tamten serial kroniki młodego Indiany Jonesa. Taki był chyba oryginalny tytuł, mi się wydaje? Patrick Flannery, Jason Patrick Flannery, jak jakiś tak to występował. W każdym razie, projekt jest na bardzo wczesnym etapie rozwoju. Jak podaje Variety, na chwilę obecną nie ma nawet pomysłu na fabułę. Przedstawiciel Disneya i Lucasfilm po prostu rozmawiają z potencjalnymi scenarzystami i słuchają ich koncepcji na serial. To oznacza, że w tej chwili nie można powiedzieć na temat tego nic. Nie wiemy, czy bohaterem będzie Indiana Jones. Możliwe, że w ostatecznym rozrachunku będzie to spin-off o nowych postaciach, ależ naprawdę z tym filmem wyrzuca tych bardzo ciekawych słów dużo. W serialu nie zobaczymy jednak Harrisona Forda, no i bardzo dobrze, bo rzeczywiście swoje lata ma. Aktor już jakiś czas temu zapowiedział, że przygotowany Indiana Jones 5 będzie jego pożegnaniem z rolą. No, z Gwiezdnymi Wojnami też się bardzo ładnie pożegnał. Pomysł serialu osadzonego w sieci Indiany nie jest wcale nowy, bo został już nawet zrealizowany. Otóż na początku lat 90. powstały kroniki młodego Indiany Jonesa. Projekt był później kontynuowany w cyklu filmów telewizyjnych. Formuła była dość prosta. Był archeolog Indiana Jones, wspominał w nim swoją młodość. Każdy odcinek, a później film opowiadał inną sytuację. No Zgadza się, bo to pamiętam dosyć fajnie, zgadza się. Sean Patrick Flannery wcielił się w, wtedy w Indianę Jonesa, natomiast starego Indianę grał George Hall. Tak to rzeczywiście wyglądało. Jeżeli ktoś się jeszcze zastanawia, po co? Już? Gdzie to jest? Gdzie, gdzie to jest taka karteczka? Po to, ażeby włoska firma Luciano yy, nie, włoska firma Vittorio Mamona, Lorenzo Casucci oraz Johnny Szmal musiała się zgodzić. Mam tutaj zapisane, więc musiałem przeczytać dokładnie, bo takie imiona kiedyś wymyśliliście. No nie wiem, Indiana Jones 4 był po prostu delikatnie mówiąc nie najlepszy, tak to, tak to ujmę, więc zobaczymy co będzie, co będzie tym razem. Lancel pisze: Ja pamiętam, że jak za młodu leciał na TVP2, bodajże młody Indiana Jones, fajny był nawet. No to nie było najgorsze, rzeczywiście. No, wtedy to było coś pięknego, no bo było albo TVP1, TVP2, ewentualnie jeszcze TVP3, czyli regionalna. Nic innego, nic innego oczywiście nie było. W kwestii filmów interaktywnych, Quantum Dream pracuje teraz nad Star Wars Eclipse. Proszę bardzo, ja widziałem. Na Netflixie był jakiś czas temu właśnie taki film interaktywny, można było wybierać y, zakończenia, można było wybierać, co się będzie dalej działo, więc jakoś tak jest. A tutaj widzicie, wbija na PlayStation y, reklama God of War Ragnarok. Również o tym był ostatnio Short, także jeżeli lubicie Shorty, to są takie krótkie formy do 59 sekund, to jak najbardziej y, jak najbardziej polecam. Ja rzucam się na wszystko, co związane z Indie, więc też to sprawdzę. Proszę cię bardzo i y, 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 jak najbardziej. Czemu nie? Nie widzę, nie widzę problemu. Było już o, o oskarach względem Terfajera, panie panowie, no to teraz pora powiedzieć, że w przyszłym roku Oscary dostaną osobę prowadzącą. W zeszłym roku nie mieliśmy, jakoś tak, no ale tym razem będzie. Wiemy, kto poprowadzi oskary. Czy obejdzie się bez afery kopertowej? Pamiętać, tam była w topa, że nazwisko było przeczytane. No, zdarza się. 95. gala wręczenia nagród Amerykańskiej Akademii Sztuk i Wiedzy Filmowej. Ma już prowadzącego. Gospodarzem rozdania Oscarów będzie Jimmy Kimmel. Panie i panowie, prezenter telewizyjny i komik ma już doświadczenie w prowadzeniu ceremonii. Będzie to jego trzeci występ w tej roli. A ja ciągle czekam na jakiegoś fajnego brytyjskiego komika, który już prowadził Złote Glo Globy, co prawda, ale nie, nie prowadził Oscarów. Amerykańska Akademia Sztuki Filmowej oraz telewizja ABC wybrały prowadzącego. Jimmy Kimmel będzie gospodarzem ceremonii, która odbędzie się w niedzielę, 12 marca 2023. Informacje o jawni producenci wydarzenia Glenn Weiss i Ricky Krishner. Oczywiście będzie na kanale od. od tak, będzie, będzie odcinek na żywo, będziemy sobie komentowali wybory jeszcze nie wiem z kim, ale najprawdopodobniej wbije Lincoln i może jeszcze. Ktoś będzie miał ochotę. Jeżeli Terry Fire, domyślam się, jeżeli Terry by by dostał nominację do Oscara, to pewnie Rafał z Galerii Horroru chciałby omówić. Jesteśmy niezwykle podekscytowani tym, że Jimmy zaliczył hat, zaliczył hat na globalnej scenie. Wiemy, że będzie zabawny i gotowy na wszystko, zapowiadają producenci. No, Jimmy to idealny gospodarz, który pomoże nam docenić wspaniałych artystów i filmy naszych 95. Oscarów. Jego miłość do kina doświadczenie w telewizji na żywo i umiejętność nawiązywania porozumienia z naszą globalną publicznością stworzą niezapomniane doświadczenie dla milionów widzów i tak dalej, i tak dalej. I jeszcze przez kolejne 10 minut mówią, że jaki on jest super i jak to będzie rewelacyjnie. Czyli krótko mówiąc, dzień bez wazeliny jest dniem stracony, a e, tak, poprawność polityczna musi, musi być. Sam Kimmel odniósł się do, do sprawy z przymrużeniem oka, bycie zaproszeniem do prowadzenia Oscarów po raz trzeci to albo wielki zaszczyt, albo pułapka no wiecie, Bob Hope prowadził Was sześć razy, nie? Tak czy inaczej, jestem wdzięczny Akademii za zgłoszenie się do mnie tak szybko po tym, jak każdy dobry kandydat odmówił. <laughs> Zgadza się. Kimmel prowadził dotychczas Oscary dwukrotnie, w 2017 i w 2018. W latach 19-21 rozdanie nagród odbywały się bez prowadzących. Tegoroczną 94. edycję prowadziły Regina Hall, Amy Schumer i Wanda Sykes. Ostatnio prowadzona przez Kimala Gala, osiągnęła w swoim czasie najgorsze wyniki oglądalności w historii Oscarów. W międzyczasie jednak ten niechlubny rekord pobiła 93. edycja z 2021 roku. Kimel najlepiej znany oczywiście z prowadzenia programu Jimmy Kimmel Live, ma już na swoim koncie już swoje miejsce. W historii Oscarów był on bowiem gospodarzem niesławnej gali, podczas której doszło do afery kopertowej. Pani, panowie przypomnę. A w sumie nie muszę, być napisane, kiedy Warren Beatty i Fade otrzymali niewłaściwą kopertę z werdyktem. Para aktorska ogłosiła niezgodnie z prawdą, że najlepszym filmem jest La La Land. W rzeczywistości Oscara otrzymał wtedy film Moonlight. Kimmel był obecny na scenie podczas całego zamieszania. Miejmy nadzieję, że w przyszłym roku obejdzie się bez podobnych wpadek. No i dobrze, są takie wpadki, bo inaczej te Oscary są nudne. Oni robią cokolwiek cały czas, żeby to były O'Skar ciekawsze, żeby to było krótsza. Impreza, tak, usunęliśmy kilka, kilka kategorii, żeby to było szybciej, no i nagle się okazuje, że były jeszcze dłuższe i jeszcze bardziej nudne. Potem wchodzi Will Smith na scenę, policzkuje w ogóle, co to się dzieje. No, nie ma tego złego. Potem nagrałem odcinek podsumowujący Oskary i rzeczywiście, jak na razie, jest to najchętniej oglądany odcinek na tym kanale. No, coś, coś pięknego, coś niesamowitego. No, zobaczymy. Oskary wiadomo, trzeba oglądać od 1993 roku, panie i panowie, zgadza się, oglądam. To będzie 30 lat, jak oglądam Oskary. Tak, taki stary jestem. Już patrzę, oj, co, co, co piszecie. Hmm. Czyli nic ciekawego, jeśli o przebiegali, no chyba, że mnie jakoś zaskoczą. Zgadza się, będzie pewnie nudno. Na Oskarach będą teraz walki. Jak kiedyś na MTV leciały All Star po ostatniej potyczce roka i Smitha. To było coś takiego Lancel, to chyba na MTV też właśnie leciało Celebrity Dead Match. To były z plasteliny robione, tak, że może będzie coś w ten deseń zrobione. Indiana Jones ma się doczekać gry, nad którą od jakiegoś czasu pracuje studium Machine Games, odpowiedzialnej między nimi za ostatni reboot o Wolsztajn Pisze Trzasku jak Jarvis albo Jimmy Carr będą gale prowadzić, to chyba piekło zamarznie, pisze Jurek chciałem chciałbym zobaczyć Jimmy'ego Kara. naprawdę ja uwielbiam jego humor i ten jego, ten, ten jego śmiech, no to byłoby rzeczywiście coś niesamowitego, chociaż pamiętajmy, że gro osób, między nimi ja, byliśmy bardzo zadowoleni jak Chris, Chris Rock Miał prowadzić Oskary, mówię tak, rzeczywiście on potrafi dosadzić, potrafi dowalić, i nagle się okazało, że mm, Oskary go zmieniły i, i Chris Rock po prostu był ciepłym kluchą. No, zobaczymy, czy będzie tak i tym razem. Witam cię bardzo serdecznie, Slayers of Sinners. Witam bardzo serdecznie, właśnie gadamy o Oskarach. Na Twoim miejscu ja bym wyczekiwał jakiś zlady, bo wtedy oglądalność w górę zgadza się. No to jest. To jest coś w ten sposób, że właśnie gdyby nie ten, nie ten niesławny już w tym momencie policzek Willa Smitha, no to podsumowanie nie byłoby takie oglądalne. No bo co, o, rzeczywiście ten film dostał Oscara, ten sam, a tu nagle, dziękuję bardzo. Powiedziałem troszeczkę o Smithie, powiedziałem troszeczkę o, o chorobie J.D. Pinkett, więc rzeczywiście coś się, co się pani i panowie yy, działo. A teraz słuchajcie, no lecimy dalej, bo tematów jest cały czas mnóstwo. A my już godzinę tutaj jesteśmy, rzeczywiście. Rzeczywiście, Panie i Panowie, bardzo, bardzo dużo. Keanu Reeves powróci jako John Wick. 6, 66 zł, groszy Obiecałem, uśmiechnięte. 6, 6, 6 jak najbardziej. Dziękuję bardzo, Slayer. Slayer Żółwik, piąteczka. Dziękuję za tego Donata. Przypominam Panie i Panowie, że w tym miesiącu wszystkie, wszystkie donate. Y trafiają do akcji charytatywnej Movember, czyli walczymy z rakiem prostaty. Profilaktyka, panie i panowie, dziękuję, dziękuję ci niezmiernie. Slayer z na 666, popatrzcie, ale nie ma. Widzisz, jak tutaj popatrzysz, obcieli, bo nie obcinali, to jest albo, albo podatek, albo swoją prowizję, tylko 627 się wyświetla. Szkoda, rzeczywiście to 666 wyglądało dosyć, dosyć zawodowo. Jeszcze raz dziękuję. A my, panie i panowie, wracamy do, do Johna Wicka, ale akcja, balerina z Anną de Armas, gdzie powróci John Wick. W poniedziałek w Pradze rozpoczęło się zdjęcie do widowiska akcji Balerina. Obraz osadzony jest w tym samym świecie co cykl John Wick. Nie będzie więc tylko niespodzi niespodzianką, kiedy powiemy, że zarówno Keanu Reeves, jak i Ian McShane znaleźli się w obsadzie. Czyli Keanu Reeves po raz piąty wystąpi w roli Johna Wicka. Balerina, uwaga, kolejne piękne słowo, pomyślane jest jako spin-off. Super. Czyli cykl poboczny w serii filmów John Wick. Pomysł bazuje na szkole dla płatnych zabójczyn i baletmistrzyni, które przez chwilę mogliśmy oglądać w filmie John Wick 3. Szczegóły były nie są na razie znane. Wiemy jedynie tyle, że bohaterką będzie młoda zabójczyni, która postanawia zemścić się na osobach odpowiedzialnych za śmierć i jej rodziny. No, nie, spokojnie, to nie jest, nie jest kolejna Czarna Wdowa i pierdeliar innych filmów, które my znaliśmy już. Scenariusz przygotował Shea Hotin który jest już z cyklem związany, będąc współautorem fabuły trzeciego Johna. Za kamerą stoi Len Weissman, mając na swoim koncie taki film jak Underworld i Szklana Pułapka 4.0. Rzeczywiście super. 4.0 to jest ten film, panie i panowie, w którym między innymi wspominali dzisiaj już kilkakrotnie Kevin Smith pojawiał się jako chyba haker. Keanu Reeves pojawił się w filmie oczywiście jako John Wick i Ian McShane ponownie się wcieli w postać Winstona. Nie jest napisane czy... Winstona, szefa w sensie tego hotelu czy, czy nie, więc też naprawdę nie wiemy kiedy, kiedy jest umiejscowiona akcja, no a nie będę mówił oczywiście o Johnny Wiku, bo niedługo czwóreczka wyjdzie do kin w marcu, ale tak naprawdę już bliżej niż dalej 24 marca, panie i panowie, rolę tytułowego zabójcy gra oczywiście Keanu Reeves w czwartym odcinku partnerują mu Donnie Yoon Hirujaki Sanada, Rina Saoyana Shaimir Anderson, Lenz Reddick oraz Ian McShane najprawdopodobniej pojawi się, się również Lawrence Fishburne, o którym jutro w, reżyser, w recenzji filmu Predators usłyszycie troszeczkę, bo rzeczywiście wiadomo jak to, jak to jest. Tak, Slayers, pamiętam, pamiętam. Dziękuję bardzo za za donate. John Wick 5. O oh my god, jaki masz stosunek do dzisiejszych tasiemców, czyli już piątej części można tak nazwać. No, nie będzie to piąty będzie coś innego. Slayers. No. Jeżeli to jest film jakościowy, no to rzeczywiście w porządku. Ja teraz mówię, oglądam Władcę Lalek, który ma 15 części, a pamiętajcie też, panie i panowie, że w cyklu Potworne Filmy omówiłem 26 filmów o godzili, więc rzeczywiście Jakoś, jakoś tak, nie chodziło mi oczywiście o, o czarno, Czarnobdowę, no bo tam była podobna zasadność, wiadomo, balerina, w sensie szkolenie i tak dalej, i tak hmm, dalej. Ja nie mogę się doczekać Johnowika 4, uwielbiam serii, a że będzie Scott Atkins i Donnie mega się jaram, no, ja też rzeczywiście, ja też i e, muszę przyznać, że bardzo podoba mi się, panie i panowie, jak, jak wywołujecie te wszelkiego rodzaju e, tematy, między, między innymi tutaj się, e, się pojawiło, no i w tym momencie, skoro mamy Godzilla, no bo Godzilla jak najbardziej yy, to potworne filmy, no panie i panowie, to trzeba coś powiedzieć o nowym filmie Godzilla, bo takowy niedługo dostaniemy. I tutaj jest, uwaga, zaskoczenie, my wiemy, że Kong kontra Godzilla 2 jest w tym momencie już yy, kręcony, albo w fazie preprodukcji, ale Toho, panie i panowie, Toho szykuje nowy film o przygodach Godzilli i to jest rzeczywiście fajna sprawa. The Hollywood Reporter nam podaje, że w przyszłym roku godzilla zaatakuje ponownie z okazji 68 urodzin. Słuchajcie, nasz ulubiony jaszczur ma już 68 lat. I to jest naprawdę coś pięknego, że, że, że się dobrze trzyma, że się dobrze, dobrze miewa. W Ameryce kręcą w Japonii. No może rzeczywiście będzie coś ciekawego. Oczywiście, kiedy już ten film wyjdzie, będzie jak najbardziej recenzja na kanale. Z okazji 68. urodzin legendarnego potwora, premiera Godzili w reżyserii Ishiro Hondy miała miejsce 3 listopada 1954 roku. Japońskie studio Toho przygotowało niespodziankę dla fanów. Trwają prace nad nowym filmem z cyklu, który trafi na ekrany już w przyszłym roku. Pamiętajcie, że przynajmniej we wczesnej fazie te filmy niekoniecznie były dobrze zawodowo zrobione, jeżeli chodzi o efekty specjalne. A co wiem o projekcie? Proszę bardzo. Nowa odsłona Godzilli będzie pierwszą zrealizowaną w Japonii produkcją o atomowym gadzie od czasu Shin Godzilla z 2016 roku. I długo czekaliśmy, bo rzeczywiście Shin Godzilla to był całkiem, całkiem udany film. Jeden z lepszych, według mnie. Film nie ma jeszcze tytułu. Studio trzyma w tajemnicy także szczegóły dotyczące fabuły. Wiadomo jednak, że za starami produkcji stanie Takashi Yamazaki, doświadczony specjalista od efektów wizualnych i reżyser, który ma na swoim koncie takie, takie tytuły jak Returner. Amazonka czasu, tu zawsze świeci słońce czy kamikadze. W mediach społecznościowych studio pokazało teaserowy plakat. Pięknie. W ogóle, co to znaczy teaserowy plakat? Może wytłumaczcie mi. Tak, sobie jest tutaj w tym momencie 20 osób. Co to znaczy teaserowy plakat? No, bardzo fajnie. Nowej produkcji z datą premiery. Film trafi do, na ekrany kin 3 listopada 23, czyli w kolejny urodziny godzili. Grafikę możemy zobaczyć poniżej, oczywiście, że, że jest. Nie jest to jedna niespodzianka, którą dla nas ma Toho, i to jest rzeczywiście fajnie. W połowie listopada na YouTubeowym kanale Studia pojawi się serial Godzilla Island licząca 256 odcinków. Produkcja była jednym z najpopularniejszych programów japońskiej telewizji końca lat 90., 256 odcinków. Tutaj, tutaj przytoczę, gdzie się mi pojawił ten e, pytanie od Slayers of Sin jaki jest stosunek do tasiemców tutaj proszę bardzo, bo 5 odcinków tutaj masz 256 odcinków no po prostu masakra więc jeżeli lubicie to wpiszcie sobie Toho Studio i tam na pewno to jest czy jest to z napisami, no bo domyślam się, że skoro było to lata 90 i Japonia, no to po japońsku jest czy jest z napisami chociażby angielskimi no to jest różnie, nie będę oczywiście przedstawiał wam naszego ulubionego kaiju bo chyba nie ma potrzeba, każdy mi się wydaje fan kina wie kim, kim jest Godzilla tylko się cieszyć, naprawdę tylko się cieszyć. Mam nadzieję, że będzie to dobry i jakościowy jakościowy film. Hmm. Co myślisz o oglądaniu filmów z widzami na kanałach YouTube typu Kino i tak dalej Co ja myślę, Slayer, zresztą mi że to jest bardzo dobry pomysł, bardzo ciekawy. Powiem więcej, uskuteczniamy to co sobotę. Wczoraj oglądaliśmy Omen. Za tydzień najprawdopodobniej będziemy oglądać Szczęki. Aczkolwiek, Panie i Panowie, okazało się i tylko, że no, mam problemy delikatnie więc techniczne, na Twitchu, to jest inna platforma do streamingu, można oglądać filmy i można je pokazywać widzom, pod warunkiem, że są one dostępne na platformie Amazon Video Prime, więc jeżeli uda mi się to wszystko ogarnąć technicznie, na pewno muszę poprosić Lincolna o pomoc, to będziemy mogli spokojnie to jakoś zrobić i wtedy będę nie tylko omawiał film jako ciekawostki, ale również będę Wam go pokazywał, więc jak najbardziej. Hmm. Uwatcalalek jest legalnie na YouTubie. Dużo filmów jest legalnie na YouTubie, tylko że za większość trzeba płacić, bo wtedy się kupuje albo wynajmuje się od, yy, od YouTube'a. Mm. Yy, nie jest to animowany plakat. To jest na zasadzie, że coś wam pokażemy na tym plakacie, ale nie za wiele. Czyli taka zajawka, że tak powiem. Proszę bardzo. teaserowy plakat, czyli reklama przed premierowy lub nawet yy, przed zwiastunem Moim zdaniem. No tak to jest, ale nie można tego normalnie napisać. Teaserowy, czyli niedokończony, niedorobiony, Zbigniewie, coś w tym jest. O, proszę bardzo, kolejny. Teaserowy plakat. Albo dadzą w dużym powiększeniu fragment głównego plakatu, albo wrzucą coś w stylu odcisku łapy i każdy, każdą zgadywać. No właśnie, to o to chodzi, no ale to nie można to jakoś normalny pisać, tylko teaserowy. Teaserowy plakat, panie i panowie, od Godzilli. Więc, więc, no, tak to jest. Słuchajcie, Komiksy to oczywiście równie ważna część, a przynajmniej jeżeli chodzi o filmy na podstawie. Daniel Kaluja w ekranowym uniwersum Spider-Mana dołącza, jest to artykuł The Hollywood Reporter, laureat Oscara za film yy, yy, znany między innymi z filmu Nie Daniel Kaluja, Nope, film, który podzielił bardzo wiele osób, dołączy do obsady filmu animowanego Spider-Man Across the Spider-Verse, kontynuacji oczywiście uniwersum Spider-Mana. Brytyjski aktor użyczy głosu postaci znanej jako Spider-Punk. Czyli będziemy mieć również kilka, kilka Spider-Manów. W nowym filmie Miles Morales opuści Brooklyn i wyruszy w podróż do, po multiversum. Połączy siły z Gwen Stacy i Miguelem O'Harom, panie i panowie, alias Spider-Manem 2099, aby zmierzyć się z najpotężniejszym złoczyńcą, jakiego kiedykolwiek spotkał. The Spot. Nie Spock, tylko The Spot, bo o nim mowa. Potrafi przenosić się między różnymi wymiarami multiversum. spider Punk w cywilu Hobart Hobby Brown to stosunkowo nowa postać w świecie Marvela, Stworzony przez Dana Slota i Olivera Kojbela. Bohater zadebytował na kartach komiksów w 2015 roku. Bezdomny na zyskał supermoce, dzięki czemu stał się obrońcą uciśnionych mieszkańców Nowego Jorku. Nowy Jork z superbohaterami. Cytując, stanali: Gimme a break. Rzeczywiście. Spider-Man Across the Universe trafi do kin 2 czerwca 2023. Rok później na ekranach zadebiutuje jego kontynuacja Spider-Man Beyond the Spider-Verse, więc rzeczywiście dosyć poważnie to traktują. W 2021 roku Kaluja otrzymał Oscara za drugoplanową rolę w filmie Judasz i Czarny Mesjasz. Aktor ma na koncie również nominacje do Nagrody Amerykańskiej Akademii Filmowej za występ w Uciekaj. Inne znane tytuły to m.in. Czarna Pantera, Queen Slim, Sicario oraz serial Dobra, nie powiem jaki ser, bo, bo zbyt dużo tego koloru się pojawia. a Ostatnio między innymi meczyki nie, PL czy kanał sportowy mają problem z algorytmem, panie i panowie. Trzeba się cieszyć, że po latach godzilla z japońskiej strony i USA strony jest poważnie traktowana, zgadza się, bo było tak. Jeżeli widzieliście recenzję, to wiecie, że Amerykanie no, przy okazji chociażby godzili Rolanda Ameryka, podeszli do tego totalnie zlewczo. Naprawdę i to niespecjalnie interesowało i Chcieli e, zrobić sobie film, jaki zrobili Godzilla biegający chyba z prędkością 150 na godzinę czy coś takiego. No grubo. A w zeszłym tygodniu był na naszym kanalu, na naszym kanalu. Czekaj, Do Herbata. Zgadza się. W zeszłym tygodniu był na naszym kanale Fanboy, oczywiście i gadaliśmy sobie o DC, ale to nie koniec, bo James Gunn DC szykuje największą historię wszechczasów. Co tym razem się wymyśliło? Otóż pod koniec października ujawniono, że reżyser James Gunn oraz producent Peter Safran zostali nowymi szefami DC Studio. To jest oczywiście artykuł podaje za Colliderem. Teraz Gunn zabrał głos na Twitterze, obiecując, że słucha propozycji fanów i przygotuje dla nich największą historię, jaką dotychczas opowiedziano w ramach DC. Troszeczkę mówimy na ten temat. A o co chodzi? Otworzyłem Twittera po długim twórczym weekendzie i odkryłem wiele głosów, by ocalić Legends of Tomorrow i wypuścić IR Cut oraz fanowskie wsparcie dla licznych projektów DC z ostatnich lat. Większość tych prośb była entuzjastyczna i pełna szacunku, napisał Ganna na swoim Twitterze, jako nowi prezesi DC. Peter i ja uważamy, że to ważne, by odnieść się do Was fanów i dać Wam znać, że słyszymy Wasze rozmaite pragnienia związane ze ścieżką rozwoju DC. On napisał po, wtedy po prostu, jeżeli macie jakiś pomysł, dawajcie, mówcie nam, będziemy się do tego odnosili i e, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Gan nie zdradził wiele na temat planów DC, ale napisał tyle. Naszym obecnym celem jest jednak posunięcie historii do przodu, ukształtowanie nowego DCU i odpowiedzenie. W największej historii wszechczasów na przestrzeni szeregu filmów, seriali i animacji. Więcej mówię. No, półtorej godziny, przynajmniej żeśmy gadali z Wiktorem. Także jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej, sprawdźcie sobie odcinek z zeszłego tygodnia. Tam jest wszystko ładnie powiedziane. Mam nadzieję, że ładnie. Zapraszam wszystkich fanów DC z całego multiwersum oraz wszystkich innych do naszego nowego uniwersum. Nie możemy się doczekać, aż ujawnimy więcej. Podsumował reżyser. No, zobaczymy. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Nie będę tutaj, nie że James Gunn żywna się z Marvelem i tak dalej, i tak dalej. A my oczywiście o tym, o tym jak najbardziej yy, wiemy. <laughs> Glenniona nie pij więcej. No, widzisz, no, herbatka, no niestety wygląda na to, że. Co to jest, razem? Jaśmin, tak? Biała herbata z Jaśminem nie służy mi. Yy, yy, czy oglądałem Grim Cutty? Chyba nie, nie bardzo wiem o co chodzi bobek24, ciężko mi uwierzyć, że Kevin Fay nie żyje, no Kevin Fai, przepraszam bardzo, Kevin Conroy, dla mnie to szok, Batman już nie będzie taki sam i jak czytałem komiksy, to zawsze słyszałem głos Conroya i głos Marka Hamila jest ostatecznym Jokerem no rzeczywiście zgadza się, to jest akurat niepodważalne, nie, nie da się tego zastąpić mm, największa historia w Konstantin 2 z Kiano, to jest fajna sprawa, co? też mówiliśmy o tym czasku, także mm, bardzo mnie to cieszy, no w końcu te rzeczy się, jeszcze tylko czekamy Trzaską napisz mi, czy też również czekasz na dreda. Na dreda, ale mówię oczywiście o sędzim, sędzim dredzie z Karlem Urbanem. O tym oczywiście ze sylwkiem stalowym zapominamy, nie mówimy w ogóle i dziękuję bardzo. Nie chcemy już nic na ten temat, na ten temat yy, mówić, panie i panowie. A teraz, skoro. No, dzisiaj tak troszkę skaczę, ale jak mówię, no niestety pewne rzeczy się zmieniły i niestety nie mogłem ich ogarnąć wcześniej, ale dzisiaj pomówimy i w tym momencie, panie i panowie, o harym poterze. Bo się okazuje, że Oczywiście, że tak, panie i panowie. Skoro jest platforma, to trzeba ją czymś zapełnić i będzie więcej filmów. Warner Bros. chce podjąć współpracę z J.K. Rowling. Artykuł The Hollywood Reporter. No, autorka nie ma ostatnio dobrej prasy. Rzeczywiście, jej wypowiedzi na, na różne tematy no, jakoś to nie, 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 nie wypada dobrze. Zresztą samo, samo DC w pewien sposób, no jeżeli wiecie o co chodzi Ezra Miller i tak dalej. No ale zobaczymy. David Zaslav, prezes Warner Brothers Discovery, planuje rozwijać należące do wytwórni franczyzy. Podczas czwartkowego spotkania z inwestorami przyznał, że chciałby realizować nie tylko kolejną odsłonę przygód Supermana, ale także nowe filmy o Harrym Potterze, o ile uda się w tej sprawie porozumieć z autorką J.K. Rowling. Filmy o Potterze to niekwestiwany hit Warner Bros. Kolejna odsłona cyklu o Harrym Potterze. Z 2001 roku przyniosły studiu łączny zysk w wartości 7,7 miliarda dolarów. Grubo, naprawdę grubo. W flanach było też pięć yy, części cyklu fantastycznych zwierząt z Eddie Redmaynem i Janem Lowe. Tegoroczne fantastyczne zwierzęta Tempestem które zadebytowały na ekranach w kwietniu, nie przyniosły jednak zysku zgodnego z oczekiwanymi. Z zakładanych 800 milionów dolarów przyniosły zaledwie 405 milionów dolarów. No, Słabizna. Porażka ta sprawia, że przyszłość dwóch kolejnych części stoi pod znakiem zapytania. Po wpisach na Twitterze, w których kpiła sobie z pewnych rzeczy. Jeżeli nie wiecie, to sprawcy Twittera, a ja po prostu przez wzgląd na, na, na algorytm, pominę J.K. Rowling, została uznana za osobę, no. Niepożądano. Jej postawa spotkała się z powszechną krytyką, między innymi ze strony gwiazd serii. Daniel Radcliffe, czyli ekranowy Harry Potter, napisał do Rowling List otwarty. Został on opublikowany na, str na stronie internetowej. Wyrażona przez Zasława chęć podjęcia współpracy z Rowling może dziwić po serii wydarzeń, które fani interpretowali jako konflikt między autorką a studiem. Pisarka nie wzięła udziału w zorganizowanej przez HBO o programie Powrót do Hogwartu. Tak to było na jakiś czas temu. Również ten omawiałem odcinek, dużo, dużo tych rzeczy mówiłem, ale rzeczywiście, skoro się ma kanał YouTubeowy o filmach, no to trzeba to omówić, celebrującym 20. O rocznicę premiery Harry'ego Pottera i Kamienia Filozoficznego. Przyznała, że otrzymała zaproszenie, ale jej odrzuciła. Wcześniej jej nazwisko zostało niemal całkowicie pominięte w pierwszym zwiastunie tajemnicy Dumbledora. W oficjalnym oświadczeniu Warner Bros. zaprzecza, jakby między studiem... ...24, 5 zł na rozwój kanału, taki drobny gest twarz puszczające oko twarz puszczające oko, to naprawdę pani co czyta jest super świetna, dziękuję bobek24, żółwik, piąteczka, jak najbardziej dziękuję za wszystkie donaty przypominam pani i panowie, tutaj widzicie, nie, z tej strony tutaj mój, mój wąs o tym świadczy w miesiącu listopadu, listopadzie wszystkie pieniądze wszystkie donaty, które wyślecie, trafiają na akcję Movember, dziękuję bardzo, jeszcze raz na rozwój kanału jak najbardziej przyda się również. Ale wracając do J.K. Rowling. Od 20 lat Warner Bros. i J.K. Rowling i jej zespół pracują razem, by zachwycić fanów z całego świata spektakularną opowieścią i magią świata czarodziejów. Chris Columbus, reżyser dwóch pierwszych filmów z cyklu, wyraził chęć przeniesienia na ekran sztuki Harry Potter i Przeklęte Dziecko, która zadebiutowała na dyska teatru w 2016 roku. No. Jeszcze tak powiedzmy, że ze 2-3 lata temu powiedziała: Nie, nie ma szans, naprawdę. J.K. Rowling jest, jest skreślona, ale biorąc pod uwagę, co się dzieje, panie i panowie, że wiele rzeczy odchodzi w niepamięć, a tak naprawdę dokładnie wiecie, że włoska firma ma Monaco, Mal musi się zgadzać. Nie, 7 miliardów, 700 milionów to jest ogromny pieniądzur, panie i panowie, a to jest tylko i wyłącznie o filmach. Nie mówiono oczywiście o. o... O kubkach, o koszulkach, o, o gadżetach, o DVD, o platformach streamingowych i tak dalej, i tak dalej. Plakaty, książki, tego jest całe mnóstwo gry. Przecież Lego ma swoją całą, całą serię filmów o Harry Potterze i tak dalej, i tak dalej. Więc naprawdę dużo, dużo rzeczywiście. Nie ma tego, żeby się nie dogadali. Nie ma takiej możliwości, tym bardziej, że pamiętacie w tym momencie Disney Plus, tak? Disney Plus jak najbardziej rządzi, jeżeli chodzi o platformy streamingowe, bo nie mają tam ich kilka, bo to jest i Hulu i tam jeszcze kilka innych. Jest Netflix, to przy obecnej, że tak powiem, koniunkturze HBO Max musi, musi coś zrobić, muszą wypuszczać nowe, nowe rzeczy, żeby rzeczywiście coś się z tym działo. Ja na przykład poznałem Harry'ego Pottera w no, dawno, dawno temu, ale moje dziewczyny są wielkimi fankami, zresztą fankopopów jest mnóstwo. Dzisiaj wrzuciłem shorta odnośnie Alicji Majewskiej, Tam widzicie z tyłu jest chyba z pięć czy sześć półek z fankopopami. One mają ponad setkę tego. Grubo, naprawdę grubo. Także domyślam się, że jak najbardziej się dogadają. To jest chore, niby jest wolność słowa. Ok, ale żeby nic nie móc wyrazić swoich słów, przecież nikt nie prowadzi agitacji, nie wzywa do nienawiści, kiedy to wszystko znormal znormalnieje. No. Co ci powiem, Lance? No, tak to rzeczywiście jest. Są platformy, komuś to się podoba, komuś nie. Jedna osoba w tym momencie może coś powiedzieć, a inna nie. No, wiadomo, jak to, jak to jest. Co Wam porady? Tak, to rzeczywiście się Panie i Panowie robi. A teraz. Tak się zastanawiam, czy najpierw powiedzieć o tym, że Peacock adaptuje film i powieść, który już dostaliśmy kilka razy, czy powiedzieć o Jean-Claude'u Van Damme'u, ale niech będzie najpierw, pani i Panowie, o Jean-Claude'u Van Damme'u, bo no już jakiś czas temu również ja byłem tym zasmucony, bo Jean-Claude zapowiedział, że dziękuję bardzo, kończymy z filmami, kończy swoją karierę, a teraz powiedział, nie, jednak nie, jest jak Quentin Tarantino, ciągle się zmienia. Podaje The Hollywood Reporter, panie i panowie, kilka miesięcy temu Jean-Claude Van Damme przygotował fanów na swoje odejście z kina. Najwyraźniej zmienił zdanie, bo na targach American Film Market właśnie pojawił się drugi projekt z jego udziałem. To neon, neonuarowy film akcji pod tytułem Darkness of Man. Akcja rozgrywać się będzie w Los Angeles. Van Damme wcieli się w agenta Interpolu. Patrzę, co tu się dzieje, bąbelki. Ale dobrze, to po prostu tylko i wyłącznie reklama. Wcieli się w agenta Interpolu Rasela Hatcha. Po śmierci swojego informatora postanawia zaopiekować się jego synem Jadenem. Chłopak oraz jego wuj są w poważnym niebezpieczeństwie. Znaleźli się na celowniku niebezpiecznych gangsterów, będących w trakcie wojny o kontrolę nad miastem. Rasel zaatakuje każdego nowego sojusznika, nawet sojuszników, którzy spróbują stanąć na drodze jego misji uratowania Jadena. Za kamerą stanie specjalista od thrillerów sensacyjnych James Colin Bresak. Ma na swoim koncie m.in. filmy z Bruszem Willisem Forteca, z Melem Gibsonem Gorące Krzesło i Stevenem Seagalem Miasto Bezprawia. Drodzy widzowie, jak was tutaj jest? Jest dwudziestu kilku. Film z Bruszem Willisem Forteca, z Melem Gibsonem Gorące Krzesło i Stevenem Seagalem Miasto Bezprawia. Kto z was widział chociażby jeden z tych filmów? Tak pytam po prostu. Bresak przygotował scenariusz wspólnie z Atio Chao na podstawie pomysłu samego Van Damme'a. Zdjęcia planowane są na przyszły rok. Realizowane będą oczywiście w Los Angeles. No to nie jest takie oczywiste, bo już nieraz Rumunia, Węgry udawały właśnie takie, takie rzeczy. No zobaczymy, zobaczymy, jak to będzie. Dzień wcześniej informowaliśmy o innym projekcie, którego gwiazdą ma być Van Damme. To kino akcji Silent Kill. Film będzie historią czwórki najemników. Podczas misji w Kongu odnajdują ukryty skarb. Zakupują go i przyrzekają sobie, że wrócą po niego dokładnie za trzy lata i wtedy się nim podzielą. Wydarzenia potoczą się jednak inaczej. Na planie partnerować mu będą była gwiazda NFL Vernon Davis, Rafael Amaya, a także Madalina Anea. Za kamerą stanie Antony Hicks, znany bardzo dobrze faną horrorów Antony Hicks, więc no. Zobaczymy. ostatni zwiastun, ostatni najemnik zwiastun naszego filmu z Van no, Krótko mówiąc, jeżeli widzieliście na przykład między innymi JC czyli ten jego film na poły biograficzny, to wiecie, wiecie że trzeba rachunki niestety płacić, a no niekoniecznie. Chociaż Ken, Ken Carpenter powiedział mi jakiś czas temu, że on cały czas otrzymuje czeki z mami za Hellraiser 3 więc domyślam się, że Wam nam również powinien otrzymywać cały czas czeki za taki film jak Krwawy Sport, Kickboxer, Uniwersalny Żołnierz. No, te filmy, które były rzeczywiście dobre, sensowne z jego udziałem, no ale, no ale zobaczymy. On niby w Tajlandii siedzi coś kręci. No, jak widać, cały czas coś się dzieje, czyli wybitne kino Forteza. Ja w Fortece kojarzę i pamiętam taki film z lat 90. bodajże z Christopher'em Lambertem. Ale to była akurat rzeczywiście sci-fi i było no, coś, coś yy, dobrego. Yy, ja widziałem Miasto Bezprawia, taki sobie materiał. Pisze Jurek piechota, proszę bardzo, Lance pisze, kiepsko to wygląda. No nie wygląda to najlepiej. To mnie rzeczywiście yy, rzeczywiście zaskakuje. No i co tu dużo mówić? No super, no, nie, nie, niech będzie jak najlepiej. Życzę mu yy, dobrze. Dawno już, pani panowie, dawno nie oglądałem żadnego filmu z Jean-Claude'em Van Damme, nowego. Nowego filmu z Jean-Claude'em Van Damme. Mam nadzieję, że, że coś, się, coś się zmieni i będzie to film jakościowy. Aczkolwiek szczerze w to wątpię. A skoro coś się kończy, to również kończy Panie i Panowie serial Westworld. HBO kasuje serial, podaje deadline. Jonathan Nolan i Lisa Joy, czyli twórcy Westworld mają złą wiadomość dla fanów HBO podjęło decyzję o skasowaniu serialu. Oznacza to, że czwarty sezon, którego emisja zakończyła się 14 sierpnia jest zarazem ostatnim. Panie i panowie, koniec nie będzie więcej. Zaledwie miesiąc temu podczas nowojorskiej edycji Comic-Conu Jonathan Nolan mówił, że ma nadzieję zrealizować piąty sezon, który będzie ostatnim ile razy my to słyszeliśmy, a niespokojnie jeszcze to zrobimy, jeszcze to, to, to a potem się nagle okazuje, że tyle ani tyle serialów, filmów i tak dalej są niedokończone, są do wywalenia i tak dalej zabawne w tamtym czasie twórcy byli w trakcie rozmowy z HBO teraz w oficjalnym oświadczeniu stacji możemy przeczytać w ciągu, os w ciągu ostatnich czterech sezonów Lisa i John zabrali widzów w oszałamiającą Odyseję na każdym kroku ponosząc poprzeczkę Jesteśmy niezmiernie wdzięczni im, a także niezwykle utalentowanej obsadzie, producentom i ekipie oraz wszystkim naszym partnerom z Killer Films, Bad Robot i Warner Brothers Television. Towarzyszyły im w tej podróży, towarzyszenie im w tej podróży było ekscytujące. No, skoro mamy nową ekipę, skoro, że tak Zaslaw... Powiedział, ok, robimy to, a nie i to, no to jakoś tak rzeczywiście sobie wymyśli i robią. No nie, niech tak będzie. No proszę bardzo, ja akurat nie wiem, nie wiem jak wy, nigdy się do tego serialu nie przywiązałem specjalnie. No wiem, że jest dosyć dobry, dosyć ciekawy, no ale czy to rzeczywiście jest powód do płaczu? No zobaczymy. No na pewno dla kilkudziesięciu, nie no mi się wydaje, że przy taki produkt to kilkaset, jak nie kilka tysięcy osób, to rzeczywiście jest powód do, do płaczu, no może być słabiutko. Ja z Wandamem to Quest z świętej pamięci Roger Murem. Zgadza się. To był. Jeżeli pamięć mnie nie myli, to był chyba pierwszy film, który właśnie wyreżyserował jean Claude Wandamo. To była również jego, jego reżyseria. Nie oglądałem ani jednego odcinka, ale serial ponoć daje daje radę. No, to słyszałem właśnie, że. Że jest w porządku. Jeśli chodzi o anulowane seriale, najbardziej chyba ubolewam nad kasacją. Alert Carbon, świetny, zwłaszcza pierwszy Alert Carbon, świetny, pierwszy sezon. No rzeczywiście, co to, 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 to może tutaj z jednej strony mówią OK, no to kręcimy charygodę, teraz z drugiej strony anulujemy to. No krótko mówiąc, ilość tych, domyślam się, że ilość łapek i ilość wyświetleń się nie zgadzała. Pewnie był przerost formy na treści. Może zbyt dużo kosztował ten serial i pokładane w nim no, zyski, nadzieje, nie były takie, jak się spodziewali, no trudno powiedzieć, w tym momencie nie mamy tej wiedzy, może za czas jakiś będą informacje ujawniono coś więcej zobaczymy. i Dziękuję bardzo, ponad 100 osób już w tym momencie było z nami, coś pięknego, oczywiście jeżeli są tu nowe osoby, a cały czas na Was przybywa, kanał bardzo szybko rośnie, dajcie suba, dajcie łapkę w górę, dziękuję bardzo. Domyślam się, że pewnie już we wtorek albo we środę ten odcinek będzie dostępny w formie podcastu audio na Spotify, Google Podcast i tak dalej, i tak dalej. Na tych wszystkich platformach, które oczywiście mm, dokładnie wiecie, słuchacie. Apple, Apple, ostatnimi czasy bardzo szaleje, a właściwie wy szalejecie z Apple, y, Apple Podcast, tak się nazywa ta y, platforma, panie i panowie. No i skoro już mówiłem, że będzie słynny thriller polityczny, zostanie z serialem, Peacock adaptuje film i powieść, Poda, podaje Collider. No i oczywiście to jest film, który już widzieliśmy przynajmniej dwukrotnie, ale platforma Peacock we współpracy z telewizją Sky tworzy serial inspirowany powieścią Frederica Forsytha Dzień Szakala, panie i panowie. No pamiętamy, był już nie jeden, nie jeden film, ostatni z Bruce'em Willisem, gdzie to strzelał z polskiego karabinu, oraz powstałem na jej podstawie filmem Freda Zimmermana z 1973 roku. Projekt jest opisywany jako współczesna wersja politycznego thrillera, No niech będzie. Serialowy Dzień Szakala, co wiem o projekcie? Proszę bardzo. Nie, nie tylko nie, nie, nie będzie napisane, o fabule jeszcze nie wiadomo nic. Z zapowiedzi wynika, że serial pozostanie wierny materiałowi źródłowemu, ale zagłębi się w postać antybohatera tej historii. Projekt ma być wysoko wysokooktanowym thrillerem, którego akcja rozgrywać się będzie na tle burzliwych krajobrazów geopolitycznych. Jak przekazał producent wykonawczy, Nowy Dzień Szakala zachowa pana europejską scenerię i wykorzysta mocne strony odcinkowej telewizji. Będzie dynamiczny i inteligentnym międzynarodowym thrillerem z historią zabójcy i wyścigiem, by go zatrzymać w samym centrum akcji. Biorąc pod uwagę, że Pika jest dostępny w Ameryce, to dobrze wiemy, że Amerykanie niespecjalnie są przyzwyczajeni i niespecjalnie chcą oglądać filmy europejskie z napisami też w ogóle: Masakra, jak z innym języku, to jest, to jest koszmarnie, a tutaj o Europie, no, może być yy, ciężko, można by rzec. Poznaliśmy, pie, poznaliśmy już pierwsze nazwiska stojące za projektem. Ronan Bennett, odpowiedzialny między innymi za Top Boy, a także Wrogowie Publiczni, zostanie głównym scenarzystą i poprowadzi ten serial, a Briana Kirk, 21 Mostów, stanie za kamerą. Autor literackiego pierwowzoru będzie zaangażowany w adaptację sztuki, adaptację książki, wróci jako konsultant. Hmm. Produkcja serialu ma rozpocząć się latem przyszłego roku. No, zobaczymy. Czemu, czemu nie? Jeżeli będzie to fajnie odświeżone, no też pamiętam, że książka Forsyth no w ogóle, Forsyta w ogóle jest klasą samą w sobie i zresztą tutaj piszecie, widzę Jurek Piechota. Książka ta świetna, wersja z Willisem też grzeszna przyjemność. No, coś z tym jest rzeczywiście, że się tak ogląda i, i e, może, e, może być. Ale, ano, ale książki w książki naprawdę są spoko, podobnie Ladluma. Luma. No widzisz, akurat z Ladluma jest to różnie z tymi adaptacjami. Ja ostatnio y, przesłuchałem sobie, chciałem powiedzieć, nowego Morela. Nową książkę morela, ale rzeczywiście akcja była osadzona w latach 90. i ja też bardzo fajnie się, y, się słuchał, a teraz sobie odświeżam, książka nosi dwa tytuły. Ja ją znam. W, y, Pamiętam, to chyba świat książki, tam to kupiłem. No się tytuł aktor, a także jest inny tytuł, jest fałszywa tożsamość, też taka, takie takie fajne, grube, grube to miszcze. Pamiętajmy, że PIKOK wejdzie do nas y, ze Sky Showtem. Ok, no w porządku, ale czy rzeczywiście, chyba, że to jest pomyślane na zasadzie, ok, w porządku, nie ma problemu, zrobimy z tego coś, coś fajnego, coś dobrego i y, będzie na, na Europie, na Europę. Jak czytamy na stronie polskiego wydawcy powieści Forsyte'a, wydawnictwa Albatros wiosna 60... A, tutaj jest troszeczkę książki, to nie będziemy się na to zagłębiać. Jeżeli chcecie, to sobie obejrzyjcie, wróćcie, przeczytajcie książkę. Na podstawie powieści powstały również dwa filmy wspomniany w, wyżej amerykańsko-francuski dzień Szakala z 1973 roku, którego gwiazdami byli Edward Fox i Michael Lonsday, a także luźna adaptacja materiału Szakal z 1997 roku z Richardem Girem i Bruceem i Willisem w rolach głównych. Panie i Panowie, no rzeczywiście zgadza się, tak to było, bo nawet w miarę, jak już mówicie, w miarę sensownie, w miarę dobrze, no też mi się tak wydaje, że Taki akcyjny, tak, jak pamiętajcie, jakiś czas temu Bruce Willis również wystąpił w życzeniu śmierci. Nowej wersji, oczywiście, klasyka z Charlesem Bronsonem. No to było takie, okej, okay, obejrzeliśmy, je w porządku i mamy, te, mamy to i dziękuję bardzo. No ale zobaczmy, jak to będzie wyglądało, jak to będzie się oglądało. Ale tak, to, tak naprawdę mówiłem wcześniej o tym, że ten sprzęt do VR będzie kosztował tyle, a teraz pomyślcie: HBO Max robi swoje nowe rzeczy. Disney Plus. Netflix. Ktoś napisał CD, CDA, lecimy, lecimy zawodowo, czyli CDA premium, TV Player, hmm, Peacock w tym momencie, bo to będzie przez Sky Show. Tam ile tych platform się pojawia i jak to wszystko, panie i panowie, finansowo ogarnąć? No, chyba Krzysiu Lesiu kiedyś policzył, właśnie, że że żeby te wszystkie platformy ogarnąć, to miesięcznie do 350 zł. No zobaczymy. Nie wiem, nie wiem naprawdę. Chyba, że będziemy zarabiali po te 4-5 tysięcy złotych, no to wtedy nie ma problemu. Jeżeli jestem, jakbym zarabiał 4 tysiące złotych w Irlandii, to byłoby rzeczywiście niekoniecznie dobrze. No ale wiecie, panie i panowie, jak to, jak to jest. Lancel. O, już o Amazonie zapomniałem. Oczywiście, że tak. Ja mam Amazona, Netflixa, Disney'a, HBO, a Sky Show tam też planuję. Uuu, Lancel, zawodowa osoba jesteś. Proszę bardzo, wam mam pokażę, bo akurat tutaj mam, mam YouTube'a i troszeczkę YouTube jest szybszy od StreamYard'a, panie i panowie. Więc. Y no, ja akurat zaszalałem, bo mam Amazon Video Prime, był 49 zł za rok, więc też zaszalałem, A strach pomyśleć, jakie jeszcze będą platformy, mogą wymyślić w najbliższych latach. No chyba TVP chciało też coś zaszaleć i swoją, swoją też zrobić, czy uskutecznić, bo oni mają już platformę, jeżeli będzie płatne, to po prostu będzie, będzie naprawdę grubo. Crunchyroll od Anime Apple TV wysyp platform jak grzyby w podeszwie. No bo w tym momencie każdy chce mieć swoją platformę, co tu dużo mówić. No Pieniądzury, No mam nadzieję, że się lepiej dogadaliby z innymi platformami i ustępnili swoje projekty na zasadzie no, wypożyczania licencji niż rzeczywiście kombinować, a macie jeszcze jeden i jeszcze jeden. No bo to już rzeczywiście nie jest rzecz nam potrzebna, Panie i Panowie. Słuchajcie, dziękuję bardzo. Było niezmiernie mi miło dzisiaj pogadać z Wami. Za tydzień mam nadzieję, bo też było przekładane również kilka razy. Spotykamy się z Kasią z panią Katarzyną Troszczyńską. Wydawnictwo mięta już, już potwierdziło, że będą książki dla was, więc jak najbardziej, Panie Panowie, warto oglądać, bo będziemy sobie gadali o fajnych rzeczach o książce. A także no, będziemy rozdawać te książki, więc mam nadzieję, że będzie coś, coś fajnego. Dziękuję bardzo za wszystkie łapki, łapki w górę. Proszę bardzo, 104 osoby były niezmiernie mnie to niezmiernie mnie to cieszy. Jutro, pamiętacie, wbija, wbijają predatory we środę podsumowanie Jeepers Creepers albo Smakosza, jak kto woli, a codziennie przynajmniej jeden w short wbija z ciekawostkami, więc panie, panowie yy, oglądajcie, oglądajcie, a my widzimy się na żywo za tydzień. Cześć!